Jak była od nowa, to jest od nowa, nie? że on pod prysznicem jak wąż już go nie było, bo już tam w miasto. Się nie było. był u mnie w gabinecie, klęczał przede mną za nogi, płakał, powiem panu, obiecywał po już grę? Tak, kopertę został. Ja się pytam, co to jest. A to sobie później zobaczysz, co to tam jest. Nie? I wiesz, ja tak wziąłem, popatrzyłem, wyszedłem z tego, mówię, wróć. Ale powiedziałem dziennikarzom: Przecież to panowie wymusiliście na mnie, żebym smudę. się wpisali cała prasa sportowa. Tylko franek smuda czynić cuda. Też kupił tych Borków, Kołtoniów. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Moim dzisiejszym gościem jest wybitny reprezentant Polski. No, człowiek legenda, piłkarz legenda. E, no, mam wielki zaszczyt powitać pana Grzegorza Late. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry panu. Chciałem powiedzieć, że ta legenda to jest z tamtego tysiąclecia. Teraz mamy trzecie, a ja jestem z drugiego. No, nie zmienia to faktu, że, że, że jest pan legendą i naprawdę wspomina się pana cały czas, mimo że ja jestem młodą osobą, no nie pamiętam pana niestety tak, żeby oglądać, na wychodzę, nawet nie pamięta. mówię, ale tata na pewno pamięta. No i mimo wszystko te moje pokolenie i nawet ci młodsi żyją nadal pana legendą, cały czas się do tego wraca, więc jest mi bardzo miło pana tutaj powitać. Dziękuję ślicznie. Panie Grzegorze, zaczniemy sobie tak, można powiedzieć, bardzo delikatnie. Nie mówię, że nie zahaczę może o trudniejsze tematy. Wiem, że dzisiaj Pan jest po całym dniu rozmów i przegadał Pan już pewnie wszystko. Będę próbował może wysilić jakieś pytanie, które Pana zaskoczy, i spróbujemy na samym początku. W ogóle nie związane z piłką nożną, a wręcz przeciwnie, żeby sobie tak fajnie umilić czas, to Pan mm, pewnie lubi zjeść coś dobrego. Tak. I zastanawiam się, czy pan też lubi gotować? Jakie ma, ma preferencje takie gastronomiczne? Co pan lubi zjeść dobrego? Jak to u pana wygląda w tej kwestii? Powiem szczerze, że tak. Wszystkie owoce morza uwielbiam. I jeśli chodzi o mięsa, to steki i polędzica wołowa. To jest numer jeden, jeśli chodzi o mnie. A do tego jestem podobno niezłym kucharzem. No właśnie, no to co, co, co pan by zaserwował, gdybym do pana przyjechał? Na przykład żeberka. O, to uwielbiam. Powiem Żeberka, pięknie pod, na grillu, pod najpierw podgotowane, później lekko miodem. Super żebereczka, rozlatujące się, przepyszne. O, świetnie. No dobra, a za, za, zapytam, co do tego można by było się napić dobrego? No jak mięso, no to trzeba jakieś dobre czerwone wino się napić. Mhm. A do seafoodu y, białe proponuję. Lekkie białe, takie orzeźwiające, zimne e, wino. O, świetnie. E, a niech mi pan powie, bo, bo y, pan wspominał, że z mocniejszych alkoholi też pan coś preferuje. To, to, jakie to są obecne alkohole? Bo pan Zbigniew Boniek, jak z nim rozmawiałem, to na przykład powiedział: biała, czysta wódeczka. To jest tak dla niego najlepiej. Oczywiście winko też, ale wiadomo, że, że z tych mocniejszych. Powiem panu no tak. Mieszkam obecnie na podgórzu Przemysł Kodynowski. I tam jest tak, tam też jest wspaniały, trzeba powiedzieć, Bimber. O! Swojsko. Naprawdę wspaniały. Po którym głowa nie ma prawa boleć. W każdym razie, jak daliśmy do badania do Sanepidu, ta Sanepid po badaniach powiedział, że czegoś podobnego nie widzieli. Co to znaczy? To znaczy, że są zainteresowani, że jeśli mamy jakąkolwiek nadwyżkę, są w stanie zagospodarować. <laughs> to brzmi ciekawie. No. A muszę dopytać teraz, jak to było za Pana czasów, bo dzisiaj wiadomo, ta świadomość piłkarzy, sportowców jest zupełnie, zupełnie inna. Z, za Pana czasów to są dosyć odległe czasy I, i, i jak było z tą świadomością piłkarzy co do odżywiania się? E, też mówiło się, że no w tamtych czasach mimo wszystko ten alkohol był bardziej powszechny. Jak, jak to wyglądało? Mieliście jakąś taką świadomość, Pan, na przykład, nie wiem, jakieś diety, takie rzeczy, koledzy? Za moich czasów było tak, że Oczywiście było tam zawsze jeden, dwóch, co gdzieś tam coś pozwolili w okresie gry, nie? znaczy w tym sezonie, ale były tak, czas był na trening, czas był na e, granie, czas był na zabawę i czas był na w czasach, się jechało. To oczywiście nikomu nie zabraniał, czyli do widzenia i można się było, było po meczu na przykład. Jak graliśmy w Mielec to nie było problemów z trenerem, że do kolacji jak już wracało się do kraju po zwycięskim meczu czy nawet zremisowanym to to piwo bez problemu można było się dobrego piwa napić kufel nie było żadnego problemu ale każdy miał świadomość że na drugi dzień jest rozruch a później jest trening nie dało rady tak żeby się dzisiaj jak to niektórzy mówią zwalić mówiąc bo nie mają z umiaru każdy znał swój punkt i wiadomo było że w okresie sezonu za drogo to kosztowało żeby ktoś wychylił się z piciem alkoholu. Tak, oczywiście, jeśli ktoś tam w domu wypił wieczorem e, lampkę czy kielicha, no to nikt o tym nie wiedział, bo rano wstawał cześć, wyjrzeć, do widzenia. Ale, ale alkohol był po sezonie. Na święta, sylwester, zabawa sylwestrową, nie było nigdy żadnego problemu. Były tak zwane bale sportowców, powiem panu, często w tych czasach. I teraz te bale jakoś podupadły, ale była wspaniała atmosfera, wie pan każde województwo wybierało najlepszego sportowca, tych dziesięciu najlepszych sportowców każdego województwa. I, i wie pan, i wtedy to był alkohol. Tylko trzeba mieć głowę i ja uważam, że alkohol jest dla inteligentnych ludzi. Można się napić, ale ci, co nie mogą się napić, bo dostają po alkoholu białych myszek, czy jakieś agresywnie, to z takimi się nie pija. Mm -hmm. Tak, no, no ja, ja tak patrzę, że za, za pana czasów... Patrząc dzisiaj na to, co się dzieje, to jest internet. Ludzie są mniej ze sobą tak zespoleni, mniej się spotykają z uwagi na, na to życie internetowe. Za waszych czasów chyba to życie towarzyskie no, było kwiatło. wspaniałe, kwitło. To, to chyba zupełnie kwiatło. inne czasy. Można było się pewnie całymi rodzinami się spotykaliście, spędzaliście mnóstwo czasu ze sobą. No, ale mnóstwo czy się robiło gdzieś tam ognisko, wiemy, nad, nad rzeką, w Jego a że tam pa, padło parę butelek, ale to była większa ilość osób, no to żaden problem nie był. Mamy tutaj książkę, która jest świeżo wydana, Pana książka z Piotrem Dobrowolskim, Król Mundiali i muszę zapytać, po co Panu w zasadzie ta książka? Ona jest jakimś takim podsumowaniem, jakimś w celach wyjaśnienia tego wszystkiego, czy to jest, nie wiem, może kwestia finansowa? Jak, jak, jak Pan to ocenia? No nie żadna jest kwestia finansowa, powiem Panu. To jest kwestia tego typu, że od ostatniego mundialu w 1982 roku, to jest 18, 20, 40 lat. No, chciałem młodszemu pokoleniu przypomnieć, że kiedyś polska piłka nożna miała olbrzymie sukcesy. Byliśmy przecież w pierwszej dziesiątce najlepszych zespołów świata przez całą dekadę. E, przy tym no, może trochę zmobilizować naszych moich młodszych kolegów, żeby zaczęli właśnie pisać swoją własną historię i w końcu, żeby o tych 70-paroletnich facetach. Niech idą no, do tego muzeum, powiem panu, niech, niech tam będą, powiem panu, na dzień dzisiejszy, no bo od kilku dekad nie mamy żadnych sukcesów, jeśli chodzi o piłkę nożną, powiem panu. Jak to się mówi na Mistrzostwach Świata: to jak jedziemy, to pierwszy łeb, drugi łeb, a trzeci o honor. Tak to bywa na okrągu w tej chwili, mimo że mamy najlepszego piłkarza świata napastnika, Roberta Lewandowskiego, który go kibicuje. Zresztą ja jestem kibicem reprezentacji na dobre i na złe. Czy przegrają, czy wygrają, zawsze jestem z tą reprezentacją, powiem Panu. Ale no, patrzę na to troszeczkę innym, zimnym okiem, bo ile można mówić o starych dziadkach, no? A to, to ciekawe, że pan tak mówi, bo, bo w zasadzie właśnie to młode pokolenie też tak patrzy na to, że ile można wracać do tych czasów, i że pan w ten sposób to bym się nie spodziewał, że podchodzi. Znaczy, to, to no ale, fajne ale i ciekawe. Pan, nie? Ale niech pan pokaże, pokaże mi dzisiaj wyniki polskiej reprezentacji. Proszę bardzo. No. No, wyniki na, na dzisiejsze czasy, te reprezentacje zagraniczne, cały Zachód, można powiedzieć, odjechał nam jeszcze bardziej. Tamte czasy przy, przy, przypuszczam, że byliście bliżej tego zachodu, a dzisiaj no tak nie, naprawdę. No nie, my byli to, w czołówce. No, wy byliście w ogóle w top, w czołów, no w w top 3 świata, co by nie ta, mówić. Ta. A dzisiaj jesteśmy tak daleko od top 3, że no nie wiem, czy tam nawet w ogóle widać horyzont tego. Ale no, że pan. Znaczy, mówi... słoneczko dla nas jest ci na zachodzie. No. <laughs> tak, dokładnie. Ale nie, nie, no ciekawe spostrzeżenie pana. Dobra, może przechodząc dalej, bo mam też kilka pytań, o, o można powiedzieć taką pa pana biografię. Aha, to może jeszcze wróćmy, właśnie wyjaśnimy. Rozumiem, że to jest kwestia przypomnienia takiego, tak. rozliczenia się, bo to też nie jest jakby pana biografia, nie, to sama nie jest w sama. To są różne sytuacje, jakie, za, jakie były podczas Mistrzostw Świata, których się kiedyś nie. Nie pisało. Powiem. No jest ciekawym językiem napisana ta, ta książka, trzeba powiedzieć. I w związku z powszem tam są, e, naprawdę warto przeczytać, bo czyta się naprawdę ciekawe rzeczy, powiem panu. Tam się pisze, jest napisane i o Bramkarzach, powiem Panu, i o naszym słynnym Janie Tomaszewskim wie pan. E, no też każdy miał tam jakieś. Jak to się mówi. Zloty i upadki, powiem uczciwie, nie, no ale są tam zabawne historie, jak z Janem Tomaszewskim, jak w Mielcu grał ze UKS-em, 15 minut 3-0, a on rękę do góry i do Pawła Kowalskiego, zmiana. A ten mówi, nie, stoisz tam. A on mówi, nie, zmiana, stoisz tam, on ściągnął buty, poszedł na hale, a my na pustą bramkę graliśmy. <laughs> Wybili w bramkę, ten młody bramkarz wyleciał prosto w jeszcze buty niezawiązane do bramki. A po meczach mu zadałem pytanie, Jasiu, coś ty wykreślił za numer? A on mówi, jaki numer? I tak jestem lepszy. Ja trzy, on cztery. <laughs> no. No to faktycznie, może nie zdradzajmy wszystkiego, bo pewnie będziemy zachęcać do zakupu tej książki, bo, bo to, o, to, o to tutaj chyba też chodzi, żeby, żeby wszyscy skorzystali, bo tych historii pewnie jest dużo. Ale właśnie pan opisuje te, te postaci, które tu pan mówił, z perspektywy piłkarskiej, bo też z Janem Tomaszewskim nie tylko ścieraliście się te relacje wasze z boiska, ale też poza boiskiem. Też miał kilka uwag co do pana w swoim. Ja rzeczu. coś pana powiem. No, się Jasiu... Był dobrym bramkarzem. Jak bronił, to bronił wszystko. Faktycznie to no, trzeba powiedzieć, że był, jak był w formie, to był super. Ale miał parę takich wpadek, wie pan, gdzie po dwóch bramkach schodził z boiska, bo już się źle czuł, bo to tamto, bo dwie bramki puścił, tak jak na Olimpiadzie w finałowym meczu z Niemiecką Republiką Demokratyczną, powie pan, no, czy na mistrzostwach świata zajacka gmocha źle się poczuł przed Brazylią i, i, i wie pan, już kazał bilety rezerwować i wpuścił kolegę z Muuta Kuklę na. na Wie pan, na konia, jak to się mówi. Przegraliśmy wtedy, pamiętam, 3-1 z Brazylią w tym czasie. No. Także wie pan, jak był w formie bronił, nie do zastąpienia. A jeżeli chodzi o, o może inne nazwiska, nie wiem, Zbigniew Boniek, to, to kwestia tych też boiskowych relacji waszych jest opisana, czy, czy też inne relacje? No jest, jest, jest. Jest tam też opisane, wie pan, no. Zbyszek Boniek, trzeba powiedzieć, no kawał piłkarza. Z piłką bardzo niebezpieczny, powiem ja już szedł, już szedł. Miał jedną wadę, że powroty, a grał w pomocy powroty. Wie pan, ciężkie, wie pan. Ile razy ja za niego musiałem się cofnąć, ale co usłyszał później, to on wie dobrze, co usłyszał, powiem panu. To nie nadaje się do, do, do mikrofonu. No, rozumiem, oczywiście. A pan się tam rozlicza z jakimiś tam kwestiami nie tylko piłkarskimi, prawda, w tej książce? Tam jest praktycznie wszystko, powiem panu. I o piłce, i, i, i ten. Także. Każdy coś znajdzie dla siebie, rozumiem. Tak jest, tak jest. Tak. Każdy znajdzie dla siebie. Ciekawie napisana. Są takie rozdziały, są wspomnienia, są to chyba na no, sytuacje różnego rodzaju. No nie ukrywam. Najwyższy czas, żeby ta młoda generacja piłkarzy wzięła się w końcu do roboty i coś zapisała na omach historii. No bo ciągle wracamy do Kazimierza Górskiego albo do Antka Piechniczka, tak. który powtórzył sukces Antka y, Kazimierza Górskiego. Zdobył jest trzecie miejsce, no. Tylko, że Antek piechniczyk to jeszcze korzystał z trzech dinozaurów, powiem panu. Władka Żmudy, Andrzeja Szarmacha i ja to byli, znaczy po Kazimierzu Górskim, który przejął Antek Piechniczek, jeszcze grają. Choć z drugiej strony muszę panu powiedzieć, że tak patrzę na trenerów, jakich Polski Związek Piłki Nożnej w pewnym okresie zatrudniał, to największe sukcesy mieli polscy trenerzy. Bo powiedzmy, popatrzmy sobie, Kazimierz Górski, Złoty, srebrny medal olimpijski. Trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Niemczech. Jacek Gmoch Bardzo dobry trener, powiem. Piąte miejsce na Mistrzostwach Świata w Argentynie, wie pan. Bo dzisiaj zdobyliśmy piąte miejsce tuż za podium. No to wie pan, co będę panu opowiadał. No, no to rany boskie, no. Media by nie wytrzymały tutaj chyba. A jakby z powtórzyli z sukces, powiem panu, trzecie miejsce, no to by ich złocili, mówiąc tak. inaczej. No. No a tu się, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest raz. No, Antek Piechniczyk powtórzył sukces pana Kazimierza Górskiego, trzecie miejsce na się. Nikt się nie spodziewał, bo to stan wojenny, powiem panu. Tam były, są te zabawne historie opisane, jak dostaliśmy na przykład telegram z Poczty Głównej z Warszawy. Były tylko trzy słowa. Musicie, musicie, musicie. O! Przed meczem z, ze Związkiem Radzieckim, powiem pan. Super, no. A takiego Roberta Lewandowskiego wzięlibyście do składu? A do siebie? Mieliśmy. Takiego. Andrzej Mieliśmy. Szarmach. Okej. Okay. To samo. To samo. Nieprawdopodobnie skuteczny. Przecież on był, Andrzej Szarmach był królem szybkim Olimpiady w Montrealu. No tak, tak. Rozumiem, o tym, że nikt nie dla ja pana pamięta, jest, powiem pana mm, na dzień dzisiejszy. Jest to tożsame takie umiejętności właśnie z, z Robertem. On po tak. prostu pana przypomina Roberta, tak? W sensie Robert przypomina. Tak, no, mi... on przede wszystkim wspaniale grał głową. Bardzo skuteczny, każdą praktykę, jak miał dobrą sytuację, zawsze wykorzystywał. Przypomnijmy sobie jego bramkę z Wuchami, to uderzenie głową, rzutkę uderzenie głową, yy, gdzie Sof wyleciał i nie było żadnych szans. Przypomnijmy sobie bramkę z Argentyną, co dostał ode mnie. Podjechał, popatrzył, zakręcił mu rogala, takiego. Przecież ja zdobyłem siedem bramek na Mistrzostwach Świata w 1974 roku, a Andrzej z, z Neskesem mieli po pięć bramek, powiem Pan. My w dwójkę szedliśmy na tych mistrzostwach 12 bramek. Nie? No tak, kawał klasy piłkarskiej. No. A niech mi pan powie, będąc przy tych piłkarzach, bo tu mówimy o kolegach z drużyny, a ci przeciwnicy też są tu opisani? Mam na myśli takich przeciwników, którzy zaszli panu najbardziej za skórę, których pan pamięta do tej pory, czy gdzieś tam czuje w nogi jeszcze odbite, czy tam korki no odbite panu, na swoich nie, kostkach? Ja grałem tylko, wie pan, tam wyszły takie sprawy, jak to słuchanie się w sprawie Roberta Gadochy, wie pan. Ja meczu z Wuchami w 74 roku, wie pan. Nie? Wyszło to po latach dopiero, że ktoś ta z nas wspomagał, a dowiedziałem się to przypadkowo, jak byłem w Meksyku, to grałem z Arturem Washerzialem, miał takie długie włoty, włosy, prawo prawoskrzydłowy i mówi do mnie, Grzegorz, jesteście tacy. Ja mówię, ale o co ci chodzi? Oje, bo nam pomogliście wyjść z grupy, nie? Bo oni, yy, myśmy wygrali 7-0 z Haiti. Oni z nami przegrali 3-2, a Włosi wygrali z Haiti 3-1, oni 4-1. Jedną przeszli, wyszli z grupy, powiem panu, ale my z Włochami żeśmy wygrali 2-1. A to uprzedził pan moje pytanie, bo dzisiaj kontaktowałem się z pana, można powiedzieć, też z znajomym i, i mówił, żeby zapytać o gadochę i, i ten mecz. Powiem panu tak. No, zachował się jak się zachował, powiem. Ja w swoich pierwszych książkach, kiedyś pisałem taką biograficzną tego, yy, powiedziałem, że coś takiego było, ale nie wymieniłem nazwiska. powiem. Pan. Ale jak to dziennikarze, przezorni, poszukali drugiego trenera, który to on był i wręczał, pojechali do Argentyny i wyciągnęli z niego wszystko, powiem szczerze. Pan. Ja w swoich książkach nie napisałem, że to Robert Gadocha. Wie pan. Ale jeśli chodzi o Roberta Gadochę, nie mamy żadnego z nim kontaktu, nie mamy żadnych słuch, po nim zaginął nigdzie, nie, nawet o nim nie wspominamy. Nie wiem, co robi. Nawet y, koledzy jego, nikt nic nie wie. Siedzi gdzieś podobno w Stanach Zjednoczonych na Florydzie i tyle. ok. A zapytam o takie rzeczy, trochę też wracając do przeszłości. O numerze 16, bo pan grał z numerem 16. Ta, numer 16. To, to miało dla pana jakieś znaczenie, ten numer? Nie. To była inteligencja naszych działaczy. Bo oni jak zgłaszali zawodników do, powiem panu, do Miesza świata, do FIFA, to zrobili tak. Najpierw trzech później obrońców, Aha. później pomocników <grym> i na końcu napastników. Czysty przypadek. I, I tu jak numer, a z drugiej strony pisali pod którym numerem jak se grać. Powiem panu, nie? To tu pisali siedem. Ale te siódemki, czy tam te jedynki, dwójki. Ta FIFA odrzucił, oni wiedzą co to znaczy, jak 1, 7, 2, 8 tego. I tak jak napisali, to był tak jeden bramkarz, drugi bramkarz, trzeci bramkarz. Jeden obrońca, drugi obrońca, trzeci, czwarty obrońca, piąty obrońca. Yy, pomocnicy i wypadł na mnie numer 16. Na Andrzeja wypadł numer 8, 17, na Gadochę 18, powiem panu. Nie? I... Czyli czysty przypadek ten numer. <coughs> tak, czysty przypadek. Ale później miał pan z nim jakieś takie emocjonalne przywiąza przywiązanie nie, dzięki tym sukcesom? Z, z, czy... Życzyłem sobie na następnych mistrzostwach. Świata numer 16. I na trzecich też szesnastkę powiem. Pan. A właśnie miał pan jakieś przesądy takie? Bo piłkarze czasem nie. mają takie swoje zabobony, no, no, przesądy, nie, aże, rytuały. Nie. Ale że mi się nie myliło wszystkim, że ja grałem... Yy... Raz 16, raz 7, raz tam, to powiem panu, ta szesnastka była szczęśliwa. Okay. A był właśnie w szatni ktoś, kto miał takie rytuały, przesądy, które naprawdę aż was ir irytowały w pewnym momencie? Nie. Nie, nie było nie, nic. Nie. Już, była, nie. powiem panu, to taka grupa bardzo dobrych, <coughs> znajomych kolegów, którzy mówiąc inaczej, jak się bawili, to się bawili, jak grali, to grali. Mm -hmm. Jeden drugiemu na tym boisku pomagał. powiem panu. Mm -hmm. Jak Zbyszek poszedł, stracił piłkę, to ja siedzibyśmy, to. Ale musiałem za niego cofnąć, wybić piłkę prawie z, z Włochami pierwszym meczu, w 82 przed Pustej Bramki. Ale jak się odwróciłem, to już krzyczał, tylko się nie drzej. No. <laughs> <laughs> Ale i tak dostał. <laughs> <Okay>. <laughs> Ale tam, powiem panu uczciwie, nikt się nie obrażał. Nie było coś takiego, żeby ktoś się obraził, bo ktoś do niego krzyknął, czy wróć z tego, co robisz, nie? Niego, nie, nie? No tak, myślę, że w tamtych czasach wyjaśnialiście sobie to bardzo szybko. To, to nie to, co dzisiaj, gdzie idzie do mediów się i się wyjaśnia takie sprawy. Pan grając w piłkę, no wiadomo, dużą część życia spędził, spędził w Mielcu, grając w Stali, ale też te zagraniczne wojaże, chociażby ten Meksyk, jest dla mnie bardzo interesujący w ogóle, jak, jak, jak tam to życie. No, Belgia, Belgia jeszcze jest, można powiedzieć, taka bardziej przyziemna, gdzie można zrozumieć, że pan tam trafił jako wybitny piłkarz, no to ale to Meksyk jest Do Belgii to dużo mi pomógł na początku wodek lubański. Tak. No bo to właściciel klubu spytał się, czy jest w stanie ze mną porozmawiać, czy ja mógłbym. Do Belgii przyjść. I te początki to dużo mi pomógł wodek lubański, trzeba powiedzieć. Zresztą to była ciekawa sprawa, bo tam było, wie pan, teraz też jest trzech. Jak popatrzy pan na napastniku, to jest lato lubański i lewandowski, nie? A tam mieliśmy też trzy elki trzy, trzy w Lokeren. Bo był lubański, lato Larsen. Mhm. Słynny Larsen. w Wspaniały zawodnik, Zresztą też zachował się super, bo nawet w pewnym wiedzie powiedział, że najwięcej nauczył się od dwóch Polaków, od Lubańskiego i Laty. Tak? No, tak. No proszę. Wspaniały chłopak, no, Talent, bo przecież później grał we Włoszech, nie wiem, tu się 30. tam… No. A to meksykańskie życie? Tam, tam, jak panu się żyło? Bo to, to już jest y, wiele osób, gdzie jednak tam Stany Zjednoczone… Powiem wyżę, panu pan, tak, pan mają 32 lata. E, ten transfer, gdzie pojechałem do Meksyku, podpisałem kontrakt, no ustawił mnie powiem panu. Na spokojne, nie mówię rozrzutne życie, powiem panu, nie tak jak tego mówię, no. ale na spokojnie, rodzinie i wszystko, nie ma żadnego problemu, powiem panu. Mhm. Dzieci w, chodziły tam do prywatnej szkoły, bardzo wysoki poziom, gdzie był język hiszpański, angielski na równi. Jak matematyka dwie godziny była. W poniedziałek po hiszpańsku, to we wtorek były dwie godziny po angielsku, powiem panu. Także no, szkoła, wyposażona rewelacja, trzeba powiedzieć. Przyjeżdżał y, autobusik, takie mały, po moje dzieci, pod dom, zabierał i odstawiał mi pod dom. Powiem panu. A faj, fajnie się tam żyło, panu? Bardzo. Z tym, że Meksyk niebezpieczny. No ale... właśnie, bo, bo patrzę przez ten pryzmat, nie? że to miasto mimo wszystko funkcjonuje. Są pedem, pewne zasady, powiem panu. A jeśli białym człowiekiem, jak to nazywają, gringo, gringo, to jest zakaz jeżdżenia metrem i zakaz jeżdżenia autobusami, publicznym transportem. Wie pan. I jak się szuka guza, to pan powiem panu, w Warszawie też znajdzie guza. No, tak. I to bardzo szybko pan Oczywiście. znajdzie tego guza. Ja mam pewne zasady, że nie pcha pan tam, gdzie może pan dostać po tak zwanej y złapać guza, to pan tam nie idzie spokojnie. Są pewne zasady i powiem panu, że Yy, przeważnie prywatnym samochodem się jeździ, no, no, tego, no i nie chodzi się w dzielnice zakazane. Mhm. Okay. A coś pana zaskoczyło przez, przez ten okres, w którym tam pan był? Nie, powiem panu, no piękny kraj, zwiedziłem powiem panu, bardzo dużo. No święto Zmarłych Co? świętuje się dosyć tak, na wesoło, no, Ciekawie, pamięta? wie pan, na wesoło, bo to się idzie na cmentarz, sprzątają kwiaty, świeczki, wszystko, ale jest tak, jedzenie, piją, jedzą, leją temu, wyleją zmarłemu, masz od nas tu tego, powiem Panu. Jest takie, jakby powiedzieć, dla nich to święto zmarłych, to jest tak, no już problemy z, tej, z tego padołu już poszły, no ale trzeba znajome z rodzinie o, że pamięta się o nim, że był swoim człowiekiem, wie Pan. No super, super to jest zrobione tam, wie Pan, to, to jest... Troszkę weselej niż u nas, co? Te sentymenty ta, takie... Ta. U nas powiem panu no za dużo tych jakichś widzą, to już nastawiają tych świeczek, kwiatów, ale to nic nie da wie pan. No to, to wie pan, jak to się nazywa. Nie? No, postoją chwilę i, tak. i. I się do śmietnika wyrzuca zaświetla tak. się. Ekologii nie ma w tym żadnej. Żadnej. A jeszcze pan mieszkał też to już, to już później, Toronto, prawda? Tak. Toronto, 7 to, już, to, to już też trochę inne życie, prawda? Przez no, no to jest... z jakiegoś tam e, latynoskiego życia na Luzie, nagle do Toronto, które jest Ta. pewnie bardziej poukładanym miastem? No, dużym miastem jest przede wszystkim, bo to jest Toronto, tam jest Mississauga. Z miasta w miasta praktycznie hmm. jedno się kończy, nie ma, nie ma przerwy. Wie pan, że mi, Mississauga e, czy no, New York, wie pan, czy tamtego. Nie, to jest. Toronto jest Toronto. Ale z tymi tymi całymi, tymi, to tam jest ponad 7 milionów. No taka metropolia, Taka metropolia. Mm -hmm. mm -hmm. I tam się żyło panu spokojniej i lepiej, ciekawiej, jak to życie panu tam przebiegało. Bo to Spokój. 7 lat już jest, już jest długo. Spokój. Słyszałem Spok spokojnie. No przede wszystkim dlatego moje dzieci, moim, moim dzieciom, pierwszym językiem jest angielski. powiem pan. Ja przyznam, że zazdroszczę, bo y, mając taki start, y, znając już języki, to jest, to jest coś wspaniałego. Już tak, dzieciom tak. pan zapewne fajnie. Mówią fajny pięknie po polsku trzeba powiedzieć, ale. A hiszpański, załapali też, czy? O, też? Ja. O kurczę, no to super. Syn to mówi tak. Syn to mówi tak. Po angielsku, perfekt. Po francusku, jak rodowity Francuz z Marsylii. Po hiszpańsku i, i po polsku, piękną polszczyzną powiem. No to pozazdrościć, to już te, te, tego typu umiejętności są na samym starcie bardzo dużym e, bardzo dużym plusem. Tak. E, to naprawdę coś, coś wspaniałego. No, no dobra, ale panie Grzegorzu, a, a, a ten pan angielski, no jak, jak u pana z angielskim, bo. Po tej kadencji prezesowskiej coś pan jeszcze się uczył, nadrabiał te zaległości? Nie powiem panu, jest kwestia tego typu. trochę, no wie pan trochę, wie, trochę pana. To jest tam tak, pan w nie internecie jakby nie? No ja, no ja coś panu powiem. No. Szydzili, no. Pan prezydent też mówi perfekt po angielsku. No. Ja generalnie <grym> wielu polityków jest, którzy kiepsko sobie <grym> radzą, nie? Bez problemu dogadywałem się w Kanadzie. Nie było takiego problemu, że bym miał z tym. Ale wie pan, to nie jest mój pierwszy język. Jeśli się języka nie używa przez 20 lat, czy tam no wie pan więcej, no to może pan sobie dać sprawę. Że to nie jest takie. No nie przywiązuje pan wagi do tego. Mm -hmm, oczywiście, no pewnie. No bo tak jak się jest, no to trzeba by włączyć sobie e, telewizję angielską i wtedy wie pan. Trzeba by na przykład z hiszpańskim. Jest tak, że ja bym pojechał teraz do Meksyku. Dwa tygodnie i nie będzie problemu z językiem, powiem panu. Tak? Ale nie używa pan. Wie pan, no. Ja mam swoje lata, powiem panu. No, ja mam... Nie, nie, no, nikt nie no. wymaga, tak pytam z ciekawości, że z no. tej, nie. A, a jakby właśnie pan wrócił do Meksyku, tam do, do, do tej drużyny się pojawił, to, to pamiętaliby o panu? No i w, a w ogóle Meksykanie to pamiętają. Tak? przecież jak byłem, pamiętam, senatorem, pojechaliśmy do Meksyku na wizytę z, z, też do parlamentu meksykańskiego, no to oni mówią: Gregor. <laughs> Dawaj tu, to jesteś nasz, nie tam tu. A no to chyba miłe, co? Jesteś na całym miłe, świecie bar praktycznie... Bardzo gościnni są, hmm. powiem panu, Meksyk. powiem. Uczciwie. Bardziej niż Polacy? No, Polacy to wie pan, to już wtedy jak już idzie, woda mineralna, niegazowana, to już. <grym> no tak, tak, faktycznie. No Polacy potrafią zmiękczyć te, te pierwsze lody tak. i całkiem nieźle to, to wypada. A wracając tak do piłki. Aha, bo jeszcze nie, nie dopytałem, a wnuczków pan się doczekał? Tak. Powiem. A jakim pan jest dziadkiem? No, ja myślę, że dobrym. Bo to tak sobie ostatnio... One, było... one jak coś chcą, to wiedzą, z kim muszą rozmawiać. <laughs> Bo był Andrzej Strelow i tak sobie też mówię, kurczę, takiego dziadka mieć, tak myślę, Grzegorz Lato też musi być wspaniałym dziadkiem. Mieć takiego dziadka, który no, historię piłkarską napisał bardzo ciekawą. Wszyscy go nie, witają, nie, 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 kłaniają się nie, nie. w pas. I... No, powiem panu, zna, znają. Ale jest sur, pan surowym dziadkiem? Czy... Nie. nie. Czy tym dziadkiem, nie, który nie. właśnie Jestem rozpieszcza? Jestem dziadkiem, który jak coś trzeba, to... Tylko ci, mamie nie mów. <laughs> <laughs> Okej, okay, no to faktycznie. Rodzice <laughs> mają, mają trochę kłopot pewnie wysyłając później do dziadka wnuczki, bo, bo rozpieszczone wracają i nie mogą... Nie, tam... super. No, ale to już są, to już są prawie dorosi. Weronika ma ile? 22 lata? No, no Sebastian też. ma... Skończył osiemnastkę. Teraz obchodził. Nie? W tamtym miesiącu był u mnie. Robił osiemnastkę. Później swoim kolegom... No Mówię do niego, jak skończył osiemnastkę życzeniami, no, witam staruchu. Mówię, <laughs> Masz osiemnaście, nim się obudzisz, żebyś miał trzydzieści. No bo ten o czas tak, zaczyna tak. przyspieszać, tak. teraz powiem panu. Bo jak młody jest się, to czekać, żeby te osiemnaście, żeby być pełnoletnim, że na ten. Nie? No tak, tak. No to taki kieliszek rozumiem, że już wypił pan z wnuczkiem. Osiemnastka. Kevin, a żeśmy no, wypili. O, no to. Mówię do niego, uważaj. Mówię, nie, a mój dziadek, spokojnie. Mój. <laughs> A, a jakby nadąża pan za tym młodym pokoleniem, no bo jak pan ma takich wnuczków w tym wieku, to oni są, można powiedzieć, już trochę w innej rzeczywistości. Nadąża pan za tym, co oni ech, gdzieś ech. mówią: rap, hip-hop, internet, Facebook, Instagram, no, wie YouTube. Pan, co mnie jedno mnie denerwuje? No? Że jak to się mówi, siedzi para, chłopak, dziewczyna na ławce i rozmawiają przez telefon, piszą sobie SMS-y, wie pan ten raz. Po drugie, Nerwuje mnie, że idzie z tym telefonem, słuchawki w nie patrzy czy czerwone, czy jakie. Pcha się prosto na, pan, na, na te pasy. No u mnie w domu jest troszeczkę inaczej. Inaczej się u moich dzieciaków. Jak córka powie, zostaw ten telefon, odłóż, bo potrafi zabrać na dwa dni telefon. Wie pan, co to znaczy dla, 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 takich, dla takiego, wie, że on nie ma telefonu, nie ma internetu. Tak życie, Ale tylko raz tak. powie. Tak są wyszkolone, wyuczone, że wiedzą, że lepiej odłożyć na tą godzinę czy, czy dwie, ale telefon nie zabierze matka mm. na ten, nie? Także wie pan, no, dzisiaj jest taki, ta młodzież jest cyfrowa. Bez telefonu ani róż, bez internetu ani róż, a do tego jeszcze nie, tak patrzą, jak jakiś nowy aparat jakiś tam, wie pan, to on musi mieć już nowy, ten aparat, wie pan, no, przecież to są różne bająskie e, sumy, że za tego jabłuszko trzeba zapłacić nawet i 6 tysięcy złotych. No, to lekko. Dzisiaj chyba ten 14 nawet droższy, prawie 10 tysięcy już podchodził. No, 10 tysięcy. I telefon. ten telefon wytrzyma, ta bateria jest tak zrobiona, że kiedyś można było dokupić baterię i wsadzić. Tak. A dzisiaj jest tak sklejony, że pan musi telefon wymienić. I mówię, no, no na dwa lata czy trzy lata telefon, <noise> za 10 tysięcy, powiem panu. Chore czasy. No chore czasy, powiem panu. A rozmawia się u pana o piłce w domu, czy to jest temat, którego już jakby nie poruszacie, bo już pan przeżył? Nie, to jest takie sytuację, że wie pan, jak jest są mecze, no to moja żona idzie w drugiego pokoju, ma swój te telewizor, ma te same kanały i sobie ogląda, co ona chce. A ja niestety. Okay. Ale piłeczkę, nie. A w, nie wiem, zaprasza pan jakichś gości do siebie, przyjeżdżają, bo pan w... chyba teraz mieszka na takim miejscu, gdzie, gdzie generalnie trochę już jest daleko dla. dla... Nie, da... przyjeżdżają, ja, przyjeżdżam? ja się do Morski, przyjeżdżam, tak? okay. przyjeżdżają. Tylko nie przyjeżdżają dziennikarze. To chyba dobrze, bo pan nigdy no nie, jakoś nie, nie, szczególnie nie przyjeżdża tego typu. Marzyna powiedziała. Hmm? Jej zamek to jest jej zamek i żadnych dziennikarzy. A. Znajomi jak najbardziej przyjeżdżają bardzo często. Okej, okay, rozumiem. Wie pan, nie ma. Nie potrzeba nam, żeby później na e, internecie czy gdzieś ktoś zrobił zdjęcia, pokazywał coś tam, opisywał. Nie, nie ma. To jest nasze prywatne. Własność, powiem panu, to jest nasz dom, któryśmy sobie wybudowali, taki wyśniony, wymarzony, powiem panu. Okej, no. okej, okay, okay, jasne. Patrząc teraz z perspektywy piłkarskiej, bo zapytałem o Roberta Lewandowskiego w waszym składzie, a Gdyby pan przełożył swoją karierę piłkarską, wtedy wiadomo, te wyjazdy zagraniczne były znacznie trudniejsze, to nie było tak proste jak dzisiaj, ten rynek nie był tak otwarty. W jakim klubie by Grzegorz Lato grał dzisiaj? To jest Barcelona, Real? Powiem Może panu, Szejkowie by wykupili pana do PSG, albo panu, City? Propozycji było kupę. Bo nawet była propozycja, powiem panu, w 1974 roku, zaraz po tym, jak zdobyliśmy trzecie miejsce, bo mam rodzinę, kuzynów w Niemczech, którzy mieszkają od lat. Nie, bo siostra mojej mamy wyszła za Niemca. Nawet prowadzono mi, żeby został. Uciekł, jak to się mówi normalnie, uciekł. Mm. Ja Powiedziałem, że to jest niemożliwe z racji tego, że akuratnie 8 czerwca mi się 74 roku urodził syn. Nie? U znaczy 8, 7? To ja jestem 8. A on 4 y kwietnia się urodził. I moja żona była ze mną, bo przyjechała na finał, a dziecko zostało w Polsce. A wysyłali mi góry, że oni mi ściągną do dziecka, nie, nie ma takiej możliwości. Wsiedliśmy w samolot i poleciliśmy potem do, do kraju, powiem panu. A jaki klub tam pana chciał? Bo pan Kelner. Keln, Keln okej. Okay. Z drugiej strony była zabawna historia, bo przyjechał prezes e, Kosmosu i chcieli mnie kupić, nie? Nie mogli zrozumieć, dlaczego ja nie. Klub nie może mnie sprzedać. No, dają kasę olbrzymią. Klub nie sprzedać, tylko muszą mi w ministerstwie załatwić sportu zgodę, że ja mogę wyjechać na, na tego. Dla nie było to nie do niezrozumiałe. No, no, tak, no. no jak to, no jak to? No jak to wolny człowiek niby w Polsce powiem panu, ja nie mogę wyjechać? Nie, nie mogą mnie kupić. No kasa leżała na stole. Jeszcze nie? płacą? Z góry, no. <laughs> Dlatego nie mogli zrozumieć. Trzeba sobie zdać sprawę. A później, tak jak mówię, dostałem propozycję, bo zadzwonił do mnie Wodek, czy byłbym zainteresowany, tym przejścią do Ja mówię, nie ma sprawy. Później przyjechał do mnie Heniu Kasperczak do Okser, chciał mnie też ściągnąć, ja mówię, Heniu. Tu dałem słowo I za 10 tysięcy czy 15 tysięcy dolarów więcej. Nie, nie złamię tego słowa, bo jak już się dogadałem, dałem słowo, to nie będę robił z siebie durnia. Mhm. No i, i po, pojechałem do, do Lokerem, powiem szczerze. A, a tak właśnie, czysto abstrakcyjnie, to, to taka zabawa, jakby pan się widział dzisiaj, to gdzie by pan chciał trafić? Bardziej do Realu, do Barcelony, do PSG, do City? Jaki klub panu by... Tak... Na pewno do dobrego, powiem pan. Do dobrego, no. Ta, ta. A ta. który według pana jest dzisiaj dobry? No to jest ta plejada, nie? Przez, przez... Weźmy ten Real, Barcelona, weźmy Paris Saint-Germain weźmy, Mercedes City weźmy, e, Liverpool powiem panu, no ma sam... pan jakieś preferencje takie swoje dzisiaj tak oglądając piłkę y, 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 nie myślałem o tym gdzie ja bym chciał być tam żeby -y -y -y. się y -y -y. powiedzieć, ale powiem panu tak, z przyjemnością oglądam piłkę angielską, zwłaszcza w tym najwyższym wykonaniu powiem panu, jak grają Mercedes City, Liverpool, kontra czy e, Liverpool, Chelsea powiem panu, no, są to kluby które na ten. Nie za bardzo uwielbiam piłkę e, włoską. Wie pan. Taka nieraz jest. Zresztą doświadczyłem różnego rodzaju złych przyjemności, jeśli włoską piłkę, jak graliśmy z reprezentacją, był taki obrońca roka, gdzie chodził, pluł mnie, kopał mnie, powiem panu, bez piłki. Patrzę, że nie patrzę, żeby ze śpisami gdzieś tam, wie pan, na ten… Wie pan, na... Za to, powiem panu, Niemcy. Lubiłem grać z Niemcami. Grali twardo, ale fair. Szanowali przeciwnika, powiem panu, tak jakby powiedzieć. Mm. Anglicy ym... też. Twardo, zdecydowanie, ale wie pan. Nie było złośliwości, nie było tego hamstwa. W pan. granicach takiego rozsądku. Sądku, tak. tak. E, śledzi pan piłkę, właśnie, ale bardziej pan się skupia na tej zagranicznej, polskiej, bo e, czemu o to pytam? Głównie z tego powodu, że pana stal wróciła na najwyższy poziom rozgrywkowy. I, i jak, jak no pan... No i powiem panu, tak. Nieźle sobie radzą. No, w tamtym roku utrzymali się, było ciężko utrzymali się. A jeździ pan na czas stali? Tak, od czasu że jestem. No, zresztą ja mam tam wejście o każdej kolejności. No, no, Domyślam się, co to. No. Powiem panu, to e, muszę powiedzieć, że e, patrząc. E, byli przewidziani niby do spadku, że to będzie najsłabsza drużyna. Nagle się okazało, że zbudowali ciekawy zespół, powiem panu. Nie mówię, że grają rewelacyjnie. Bo jak można, powiem Panu, w dwóch meczach, jeden grając u siebie, drugi na wyjeździe, gdzie brakuje 5 sekund do końca tracić bramkę, w ostatnich sekundach dwa razy. A to jest cztery punkty, powiem Panu. Dzisiaj by byli 31, to by byliby tam w pierwszej trójce, powiem Panu, mówiąc inaczej. Wie pan. No nie można, nie można się rozprężyć w pewnym momencie. Mhm. A tam takie następuje nieraz, takie, a już sędzia gwizda, a już, a już, a już, a tu, tu. Jeden błąd, jeden, jeden. Z wartą Poznań, powiem Panu, a imponuje panu ten hamulicz, który teraz całkiem nieźle tam sobie radzi tak, w ataku? No, Niezły napastnik. Nie, no jest chyba razem, ma, ma dziewięć bramek strzelonych. Nawet nie, nie, nie wiem tak, dokładnie, tak, dziewięć, ale naprawdę. Dziewięć. Nie wiem, czy nawet 10, bo teraz też szczelił, Chociaż nie? No. Nie, nie jest to przesadą, bo dzisiaj, dzisiaj oczywiście kilka bramek strzelonych od razu robi się bohaterów z piłkarzy. Nie wiadomo, czy ten hamulicz nie wyhamuje. Gdzieś tam na którymś etapie, ale na dzisiaj nieźle sobie radzi. Mielec tak. stale trafiła z niezłym napastnikiem. No jest tak bezpiecznym, bo jest tam chyba na szóstym miejscu, powiem panu. Jest yy, no w czołówce tam mówiąc inaczej. Nie? Uh -huh, uh -huh. Jak będzie na wiosnę, nie wiadomo. Tak. Bo to wie pan, to wiosna to zaczyna się od, od lutego chyba tam któregoś, czy, czy stycznia 28, czy któregoś stycznia, powiem panu. Bo to dzisiaj mamy wszystkie boiska podgrzewane, włączą i i, i zielonym do góry będą, będą grali te, te mecze, wie pan. No. Także zobaczę, kibicuje swoim, trzymam kciuki, no wie pan. No, kłopot jest taki, że kiedyś Mielec był potęgą, ale miał bardzo możnego sponsora. To jest WSK Mielec, mhm. które pracowało tam prawie 25 tysięcy ludzi, powiem panu. To, to był sponsor, który budował stadion i to nazywał się kiedyś nie Stal Mielec, tylko nazywał się FKS Stal Mielec. Fabryczny klub sportowy Stal mielec. Ja tak trochę przeskakuję tematu, bo staram się, żeby wyciągnąć tutaj z Pana jak najwięcej ciekawych takich informacji, ale też przede wszystkim chciałem wrócić do takiego, można powiedzieć, początku, bo pewne rzeczy też kształtują ludzi, są bardzo istotne i Pan, można powiedzieć, że swojego początku życiowego nie miał łatwego w młodym wieku stracił pan rodziców to, to musiało odcisnąć na panu piętno znaczy wie pan było to tak że mój ojciec umarł jak miałem 9 lat w 1959 roku a mama która U. nas ciężko pracowała wychowywała mnie i brata jak już ja grałem i, i mama w końcu mogła odetknąć, że nie było na wszystko ją było stać bo już grałem w pierwszym zespole od 19 roku życia, jak po maturze zdałem maturę, to na jesień już grałem wszystkie. Nie wszystkie, na początku chyba 3-4 nie grałem, a później wszystkie mecze grałem, powiem Panu. To w pewnym wymiarze i na wiosnę i odeszła mi mama w bardzo młodym wieku, bo ojciec miał 37 lat, a mama gdzieś mogła odetchnąć spokojnie sobie pożyć. Miała 52 lata. Mhm. I patrząc z tej perspektywy, to, to mimo no. wszystko na młodym, młodym człowieku odciska jakieś piętno, a, a, ale to też jest kwestia taka, że czasem to działa motywująco, działa w jakiś sposób taki, że człowiek e, no, spina się w sobie, osiąga więcej. Pan został no, naprawdę e, legendą taką piłkarską w Polsce. Powiem panu tak. Jakby mama umarła, mieliśmy akurat nie mieć szparing, bo mama umarła wieczorem, hmm. gdzieś koło godziny dziewiątej czy ósmej. No i ja na drugi dzień, mieliśmy szparing o godzinie 12, bo to yy, luty, nie, 7 marzec, powiem panu, poszedłem do klubu, mieliśmy szparing miejski, no i był ten Gajewski, mówi panie że jest taka przykra wiadomość, mówi, mała mi zmarła wie pan, I, panie tener, no i mam parę obowiązków. I on mądry jest, mądry człowiek, mówi, słuchaj Grzegorz, rozbierz się, zagrasz 45 minut, żebyś zapomniał, żebyś wyładował, żebyś nie myślał w głowie o, o tym, że ci matka umarła. Ja to rozumiem. No i faktycznie, zagram 45 minut, troszeczkę, jakby ze mnie to, wie pan, wyparowała, choć wiedziałem już od miesiąca, że matka nie ma szans i to tylko są dni że ona zejdzie, powiem panu, z tego świata, mówiąc inaczej. No i tak to, tak to się, wie pan, w życiu układa, gdzie a szkoda mi mamy, bo ciężko pracowała, chorowała, żeby nas wykształcić, żeby nas, wie pan, utrzymać. Choć z drugiej strony miał we mnie pomoc jako młody chłopak, bo ja już od juniora otrzymywałem ze Stali mielec stypendium. Jako zawiadając się dobry piłkarz, dostawałem 400 zł miesięcznie, powiem panu, takie stypendium w latach 60., to wie pan to. No to pewnie inne pieniądze. No. Inne pieniądze. No matka zarabiała 2800, a ja przynosiłem 400 i to jakoś wie pan, tak się mhm. że dzieliła. Wie pan, że mogła sobie dać rady. Mhm. Patrząc na pana karierę, oczywiście piłkarską, później była kariera też trenerska, prawda? Pan, pan też miał swoje epizody trenerskie. Nawet pan zahaczył o Poznań, o Olimpię, o Wielkopolskie No powiem panu tak. Najpierw trenowałem w Tak, tak. Utrzymałem ich w pierwszej lidze, a później zdobyli, zajęliśmy piąte, czy tam któreś miejsce w tej lidze, powiem pan. Później dostałem propozycję od e, Olimpii Poznań, która spadła z słynne mecze, gdzie UKS z Olimpią, a Legia grała z Wisłą Kraków. Pamiętam, to mecze, było, co po... Wysokie wyniki były takie po... Grali na bramki, <laughs> Afera no, aferę pozawieszali, nie uznali tych wyników meczy za do tamtych także wie pan. Okay. Dostałem propozycję do Lecha Poznań. Nie do Lecha, tylko do Olimpii, Olimpii Poznań. Tam Olimpię wprowadziłem z drugiej ligi do, jak się mówi, do pierwszej ligi. I po pierwszym sezonie byliśmy na piątym miejscu w tej ekstraklasie. No ale wie pan. Bolek Krzostaniak miał jakiś długi wysprzedał wszystkich najlepszych piłkarzy, złącznie z Grzesiem Mielczarskim, z jaskotem, z innymi piłkarzami, wie pan. I, i mówi do mnie, jakże wróciliśmy na pierwszy trening w styczniu, do wie pan do tego, no to mówi Grzegorz wziął nas z Januszem Białkiem. I mówi, no zrób coś. Mówi, weź tych młodych, może coś ja ją wiem. No, mówi ty. Mówię, Bolek, zrobisz to wiesz, co ja mogę zrobić. Jedno masz zapewnione, masz tyle punktów, że nie jesteś w stanie spaść. Wystarczy zrobić sześć punktów w sezonie wiosennym i masz pewne utrzymanie, bo nie było szans, żebyśmy spali. No i wziął, pamiętam, Kasalika. Zrobił siedem punktów. Utrzymali się, ale też Kasalik się nie utrzymał, a później to już wie pan poleciało, ale znowu dostałem propozycję z wronki powiem panu na, 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 na ten. No i tam byłem dwa lata, a później byłem tam unik jeszcze takim od reklamy, powiem Panu, gdzie wykorzystywali moje nazwisko i moją ten... Wizerunek. Tak, swoje ludzie, powiem Panu. Dobrze no, się tam czułem, ale później poszedłem do Stali Mielec na poprót. No i wprowadziłem Stal Mielec z drugiej ligi do, do pierwszej, żeśmy się tam dość wysoko utrzymali, no ale znowu klub się w ten sprzedali zawodników, powiem Panu, i, i ponieważ zaczęli się dotrzeć lub na pochyłość, to już szli, szli coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Jeszcze Grecję i Widzew, nie? było? Tak. Widzew był, tylko w Widzewie była taka sytuacja trochę, powiem Pan, dziwna, bo nawet y, graliśmy w pucharach z widzem. Przeszliśmy pierwszą rundę tam z tym... Bułgarami. Tam żeśmy przegrali, to żeśmy wygrali narzuty karne. Wie pan, później żeśmy przegrali z Holentyną, chyba. Eee, tak, z żeśmy odpadli w dwumeczu w tym, w tym widzewie. No i tam była już, powiem panu, w pewnym momencie była taka sytuacja, bo tam był i Wychniarek i inni, ale oni tak trochę byli rozwydrzeni, powiem panu. No ale szybko na ziemię zostali sprowadzeni, powiem to nie był przeproś, Jak była odnowa to jest odnowa, że on pod prysznicem jak wąż już go nie było, bo już tam w miasto się nie wie pan na, na ten. No, ale jak to w Widzewie, wie pan, no, była taka zasada, że nikt ci tyle nie da, co ci widzę, w obieca. <laughs> I niektóre persony, które tam... <laughs> ale rozstałem się z widzemem na spokoju, choć nie, nie obeszło się bez pzpn bo miałem kontrakt podpisany i powiedziałem, że ja im odpuszczam. Mówię. Mają tylko mi za, zapłacić za trzy zaległe miesiące mojej wypłaty, a resztę kontraktu no, ja nie potrzebuję, ja ich odpuszczę. Niech chcę tam robią, co sobie chcą, mówiąc inaczej. Powiem. Czemu pan tej kariery trenerskiej nie, nie pociągnął jakoś tak, można powiedzieć, jako głównego swojego później? Zdałem miałem kłopoty, kłopoty powiem pan, jakie miałem kłopoty, kłopoty były jedne, że ona już miała dość. Pana czy pana no, pracy? Nie, nie żona, żona, moja żona. No tak. I, powiem ci, mia, I powiem panu, miała rację. Jako piłkarze ciągle nie byłbym w domu. Jako tener ciągle mnie nie ma w domu. Przyjeżdżałem na sobotę, niedzielę czy po meczu, przyjeżdżałem tego w poniedziałek, wyjeżdżałem, powiem panu na, 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 na do, do, do pracy, jak to się mówi. Nie? No to wie pan, no, dzieci rosły, ten, tu studiam. Madzia kończyła liceum w, w Mielcu. W końcu zastanowiłem się, no faktycznie, no, życie nie polega na tym, że ja ciągle był poza domem, ja moja rodzina czekała, że ja przyjadę. Oczywiście moja żona, jak miała możliwość, no to brała córę, wsiadała w samochód i przyjeżdżała do mnie do, do y, czy do widzewa, czy na Olimpię, powiem panu. No, ale to, to wie pan, to nie jest życie, wie pan. Nie no. postawiłem, że jednak rodzina jest ważniejsza niż, niż kariera. Y, trenerska. Miałem propozycje, bo pan i górnik mi się od tego, ja mówię, panowie, nie, na razie dziękuję, do widzenia, powiem panu. I, i, I tak to się odbywa. Zresztą były to czasy, powiem panu, gdzie te afery korupcyjne wyskakiwały takie, wie pan, nie, że pan mógł se żyły wyprudzia, za plecami panu handlowali yy, zawodnicy. Prezesi, powiem panu, a później się skupiło na sędziach, bo sędzie też, Sędziowie też są zamieszani. Niektórzy, tnerzy też są w to zamieszani, powiem byli. Powiem pan, dużo jeszcze takich osób zostało. przy piłce? Bo no, to jednak chwili. przed 2003 roku się nie liczy, nie? nie liczy się nie, bo to była no. ustawa w 2003 roku. Dokładnie. Żeby... To dużo jeszcze tych osób zostało? Ja, ja myślę, że nie, bo tam później powychodziły, powyłapywali. Słynna sprawa fryzjera, na przykład, nie? Z Amicy ja mam pytanie, bo to zawodników karali tego, ale czy pan widział, żeby któregoś prezesa ukarali? Prezesi jakoś się wymigali, tak dzisiaj myślę, no gdzieś tam ten Widzew się kręcił wokół tego, nie? No niech miał… I... miał zarzuty. No ale Gajewskiemu nic się no, nie działo, no, 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 nic mu nie nic udowodnili. nie udowodnili, on o, 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 wygrał nawet sprawę. Ja A kto jest, był obęd, że... współwłaścicielem kiedyś Widzewa? Niech mi pan powie. Ale mówi pan o którym momencie? No ja mówię o tej sprawie korupcyjnej. Kto tam był? Kto cackowi kto sprzedał Widzę. No. no tak, no to pan mówi o aferze związanej z Bońkiem i Pucharskim, tak? Co, co... No. No to, 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 to jest też kwestia, którą myślę tam trzeba by było dobrze sobie przeanalizować, żeby wyciągnąć własne wnioski, bo na dzisiaj opinia bywa różna w tej sprawie. Cacek chyba do tej pory nie może się wygrzewać z tego tematu. No, on miał zresztą taki kortak, żeby, żeby coś wyszło, to mieli mu mi pieniądze zwracać, nie? Ale... No tak, tak, ale to jest, to jest chyba temat na inny, na inny wątek. Ale nie pan... dla nas, tylko dla Tak, na... tak. No tam się sprawy toczyły, ale pan no, faktycznie widział, widział chyba wiele. No ale w tej amice też pan widział, no w końcu ten fryzjer się gdzieś tam kręcił, nie? Cały czas, on od trzeciej ligi się kręcił. Pan, Pracował nie, pan, pan przy tym klubie, to to jako. Ja to powiem panu, sprawę klub był bardzo dobrze zorganizowany. Ja wrzuciłem kiedyś jako trener wszedłem do szatni. I on tam jakoś zawodnika, coś tam wie pan startował. Wrzuciłem go z szatni na Zbity i Powiedziałem, zakaz przekroczenia tego próbu. Nie masz prawa się pokazywać w szatni. Nie interesuje mnie, dla ciebie nie istnieje ten lokal tu. Mhm. Okej, okay, czyli pan stanowczo się. Później próbował się do mnie, te, a wiesz Grzegorz, ja mówię, powiedziałem raz, nie zmieniam zdania. Ja a czy, czy, czył mówię, pan właśnie, że gdzieś on działa w takich sprawach? Że coś tam robi, kręci? No, plotki chodziły. Mhm. Nie? Ale Czyli jak, rozmawiał, po prostu, jak, jak tak? rozmawiał z, z kapitanem i tam jeszcze z starszyzną dwoma... A no to w końcu sobie się na no to jasnej cholery. No, to przecież to... no ale miał funkcję jakiegoś dyrektora, tam powiedzmy sportowego, jakby to tak ta, nazwać w on, dzisiejszych czasach. To ta. nie mógł rozmawiać, myśli pan? Ta. Nie o to chodzi. On dyrektor, Nie próbuje go bronić, ale tak pytam no, z ciekawości, On nie no. był dyrektorem sportowym, był takim menadżerem. No tak, jest. menażer. No dzisiaj bym powiedział o obsługi tak sędziów. No. <laughs> to zabawna nazwa. <laughs> Patrząc, no. jak się historia napisała. No. Także powiem pana na tej zasadzie. I... Czy pan przeczuwał po prostu, że, że gdzieś wokół tego człowieka czarne chmury się zbierają i po prostu wyrzucił pan go z szatni? A Nie, się... no to ja bym ja widział w tym momencie, jak wpadłem do szatni, to, bo to było na meczu z Bełchatowem graliśmy w połowie, nie? Wygrywaliśmy 2-0, nie? I, I on coś tamtego. No, zakaz. Mhm. Powiedział, nawet się nie zbliżaj. Omijaj ten budynek i tą szatnię, mówię wielkim łukiem, żebym ci nie widział tu a współpraca z Bolo Krzyżostaniakiem, bo to też taka postać. Powiem panu tak. Super, póki miał pieniądze. Ale też tam nie wnikam, to powiem panu, bo to, to jest jego sprawa. Powiem tak to było płacone elegancko, wie pan. Wszystko na ten. I nagle w pewnym momencie. O, to tak. Mam dla pana taką. Yy... Ciekawostkę, bo. bo no, no, znamy się, poznałem Jerzego Łupickiego. A, Jerzy cytrynka. Łupicki. A wiemy dlaczego cytrynka? No, cytrynka akurat nie wiem, bo to nie słyszałem. No, bo cytryn... on przynosił cytryny do herbaty na, dla zawodników, do szatni. Aha, no, Jerzy Łupicki był u mnie i, i na integracji, takim spotkaniu z moimi widzami, i też robiłem z nim wywiad i też bardzo dużo barwnych historii. Fakt, że już no, może nie pamiętam wszystkiego idealnie, no. ale też o panu wspominał, o jak przyjeżdżaliście do nich jak was zabierał gdzieś tam przed meczem czy coś, no to mówisz, że, że bardzo dobrze was wspomina. No na pewno pana to tak, Nie, no szczególnie, no, nie tak. Dobrze żyłem, powiem panu. No, I z Krzestoniakiem, i z Cytrynką, jak myśmy go nazywali, <laughs> nie? On taki mały, tu gadał o ataki. Tak, 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 <słuch> dokładnie. Ehm, a Ale nie... powiem panu, że w tej Olimpii Poznań, tak jak mówię, póki miał Bolek nieoszczędna z niego, mieliśmy naprawdę super skład. O tam Grzegorz Mieczarski grał tam, przecież grał ten... ten A Brzęczek żarty. młody? Pan miał pod skrzydłami młodego Brzęczka nie, wtedy? Już nie. Już nie, nie, nie dobra, nie, bo on nie, przecież nie, też nie, się nie, prze... nie, nie, zaczynał nie, w sumie nie, już tam. Nie, już, nie, już, nie, już nie. Powiem panu, tak tam wyglądało, że mieliśmy super paru młodych, dobrych zawodników, powiem panu, no ale jak rozprzedał to to się skończyło. To się skończyło. Eldorado. No dobra, ale tak, patrząc teraz, właśnie dalej, to, to no, zabrnął pan, chciał pan odpoczywać, a zabrnął pan, można powiedzieć, w takie. Em, pracę swoją zawodową powiązał z, z, z PZPN-em, e, z polityką. Można powiedzieć, że jeszcze tak. bardziej pan się wystawił na obciążenie niż jako <laughs> sportowiec, bo no to było jeszcze chyba trudniejsze momenty dla pana. E, powiem panu, no tak. Jeśli chodzi o prezesurę, nigdy nie chciałem, nie, nie, żeby, żeby zostać prezesem Polskiego Związku Piłki. Ale... To kto za to jest odpowiedzialny? Działacze, zarząd i baronowie poszczególnych. Przyjeżdżali do Pana i nie, zamawiali? Była nagonka za korupcję w piłce nożnej, Więc mhm. ja byłem też w zarządzie. Mhm. No i wzięli mnie na bok, na jednym zarządzie. Nie z, tam Edek Potok załatwił w jakimś jednostce tam w Warszawie, żeśmy sobie siedli. No i namówili mnie, bo nie wiedzieli, no, kogo mogą ruszyć. No, jednego mogą nie ruszyć, bo nic innego mają. Ani skorupowany, ani nie bierze łapówek, ani nie bierze, powiem panu, yy, kasy, ani nic. Więc zanim ja powiedziałem, mówię tak, panowie, dajcie mi parę dni do zastanowienia. Nie no jest tak, że ja od razu jestem prezesem, to tamto. Musiałem ze z żoną porozmawiać. No właśnie ta żona pewnie jeszcze musiała <grym> się zgodzić. Rozumiesz, no i spotkaliśmy się za tydzień, mój do niej, dobrze, zgoda. Mówię, ale pytanie jest, ale jest jedno zastrzeżenie. Mówię, jedno zastrzeżenie. Żeby nie było tak, że dzisiaj mi wszyscy klepiecie, a na walnym zgromadzeniu mnie sprzedacie. Bo Jak policzymy głosy, nie? Jak policzymy głosy, powiem panu, to nie ma szans, żeby ktokolwiek ze mną wygrał. Rozumiem hmm. pan, nie? Ale mimo wszystko też paru mnie sprzedało później. Tak? Ostatecznie jednak? Tak, tak. Mimo, się patrzyliście sobie w oczy, przyklepaliście Tak, rękę, to... oczywiście, no wie pan. No, Że mnie sprzedało. W związku z powyższym, wie pan, zostałem prezesem w pierwszej rundzie. Startował kręcina, startował boniek. boniek. Jeszcze był ten, no. Silna rączka, no. E, o jezus, to się ma, nie boli. A sobie tak mnie? jestem ja. Tylko tamten, ten, ten, jeden się wycofał, ten, nie. No i zostało u nas trzech. Boniek. Kręcina i ja. No i w pierwszym głosowaniu, powiem panu, yy, wygrałem wybory. Boniek dostał 18 głosów, yy, Kręcina dostał 30, coś 2, a ja dostałem 57 czy no 59. To się... no, tak, to Jeszcze była taka sytuacja, powiem panu ja, bo to nie wszyscy może wiedzą, że jedna jak była jedna kartka, to był krzyżyk, ale nie w kratce, tylko przynarówno z moim nazwiskiem z drugiej strony ktoś zakreślił. No i, no i głos nieważny czy ważny? No właśnie, głos ważny czy nieważny? No nieważny powinien być. No właśnie, nieważny. Ale był jeden zainteresowany w tej komisji prawników, no, no to teraz jak nieważne, to dzielimy, mówi: No brakuje pół punktu. O. Do pierwszej rundy, nie? No ale miałem też swoich ludzi, którzy przeczytał regulamin, że głosy nieważne nie liczą się przy. Rozrachunku, wyrzuca się go i cześć. Jak wyrzucili ten głos w jeden, nagle się okazuje, że ja mam jeszcze punkt więcej, niż mi by było potrzeba, powiem panu, na, na, na ten. No i ten niepyszny, no pokaż, 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 to, bo to zawsze później powiedzą, nie? Adwokat wielki, nie? No, popatrzył, no mówi, no faktycznie już nie było wyjścia, no bo jest komisja, tam było cztery osoby w komisji i trzech mówi, nie ma szans. Jest przepis taki, że punkt nieważny podlega, nie wchodzi w, roz, w liczenie głosów. No i wyszli z tej, z tej, z tej, kapciory, tam ja jak to nazywam. Jak szedłem, to już wiedziałem, że jestem prezesem. Wie pan. Bo jeden z nich tylko tak, jak szedł, tylko tak palec pokazał, wie pan, jak nie. A nic, bo mieli zakaz, wie pan, jak no. Czyli zakulisowo się już raczej rozstrzygnęło, ale nie był choć pan nie do końca kry, nie, pewny. Choć nie kryję, bo miałem rozmowę ze Zbyszkiem Bonie, bo Boniek mi obiecał, że da mi dobrą posadę w PZP. Nie, że, te, że mi ja zrezygnował. Ja mówię zmyślił jest sala. Jak przegram, to z honorem, a jak wygram, to też mówię taka sytuacja. Czyli Boniek myślał jednego ostatecznie, że wygra wtedy. No tak. On jeździł, wie pan, na ten jeździł tak. Ja zjechałem dwa razy w Polsce. A czemu go wtedy nie poparli, a później go poparli już jakby tak ostatecznie, a, a na tamtym etapie jednak wybrano pana. Powiem Panu, nie wiem, co obiecał. To jest jego sprawa. To jego trzeba było się spytać Zbyszka. Mhm. Słuchy chodzą różne, że nawet się zastanawia, czy nie wrócić. Mhm. No, to też ciekawostka. No ale wie pan, myśmy wprowadzili dwie kadencje dość, nie że dwie kadencje, no tak, 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 a tak. ponad to wprowadził minister sportu pod że w każdej dyscyplinie prezesem może być mm -hmm. dwie 8 lat. 8 lat to jest dużo, powiem panu, mówiąc inaczej, no nie może być tak, że dziadek będzie miał już 70 i dalej będzie No trzeba dać szansę innym, spróbować, Ta, nie? Coś nowej, świeżej zobaczyć nowej krwi, powiem panu, spróbować. No ale to już jest wie pan, to jest sprawa, powiem panu. I wbiję mały klin, bo, bo miałem okazję rozmawiać z Kazimierzem Greniem, no i on twierdzi, że on stoi za wyborami i pana, że, że to dzięki niemu wygrał, i Zbigniew Bonik dzięki niemu wygrał. I teraz nawet znając za Kazimierza Grenia, powiem panu, to było tak, że on przyszedł do mnie, jak mnie, za tego, że on mi pomoże. Nie? No ale ja znając jego, bo jestem z jednego województwa, zadałem zapytanie: A co ty chcesz? Mhm. Abyś mnie zagospodarował gdzieś przy PZP, nie futsal czy tam inne rzeczy. A ja Nie ma sprawy. Najpierw muszę wygrać, a później będziemy rozmawiać. Nie chcę panu wyobrazić. Dzisiaj wygrałem, wróciłem do domu, a on już rano dzwonił do mnie, że on się musi dzisiaj, to było w dzień zaduszny, bo myśmy pojechali na Wszystkich Święty, a w dzień zaduszny już do mnie dzwoni, że musimy się spotkać, bo musimy, wiesz, tam ja mówię, chwileczkę wiele czekaj, się mówi. Ja dopiero jadę. Następnego dnia do PZPN-u. Najpierw muszę się o... rozejrzeć, zadzwonić, gdzieś się tak, jak żeśmy ustalili, gdzieś się tam zagospodaruję, mówię. Nie? A on mi mówi: Jak tak, to ja idę do opozycji. Nie? A ja mówię: Spadaj, i przynajmniej słuchawkę, i cześć. No i zaczęła się, wie pan, jazda jego. Czyli szybko te drogi wasze się rozeszły. Tak, no przecież ja panu powiem, była taka sytuacja, że w końcu. Widział, że nie ma szans do wygrania, no bo to uczciwie na, na ten, to był u mnie w gabinecie, czy, klęczał przede mną za nogi, płakał, powiem panu, obiecywał poprawę. grę? Tak. A jeszcze, żeby było i jego wybrali do zarządu. On został wybrany do zarządu, on był w zarządzie. I Chcę pan wyobrazić, że siedzę w pewnym momencie na zarządzie, on oczywiście nie przyjechał, rozumiem, dostaje, idę z gabinetu, wychodzę, mówię do mojej asystentki, nie, mówię, no to ja wyjeżdżam, no to ona leci do mnie i mówi, panie prezesie, panie prezesie, pani Ania, mówi, wspaniała kobieta, mówi, mam dla pana tutaj y, list. No no wziąłem ten list, otworzyłem, przeczytałem, y, y, Kazimierz Greń, Jasław Wyszyk, tego ja rezygnuję z bycia zarządu, y, z Niemcymi, z tym, z tym, z tym, podpis, przesłał to listem poleconym do mnie. Że on rezygnuje z członka zarządu. Ja mówię pani, Aniu, miód na moje serce pani tego, nie? Wyściskałem i poszedłem, pojechałem do, na zarząd. No i na zarządzie wziąłem prostą sprawę, że mówię panowie, nim zaczniemy ten, jest taka sytuacja, że najpierw wziąłem prawnika, żeby mieć wszystko, wie pan, rozczytane, jak co nie głosuje się na odwołaniu. się. ktoś sam rezygnuje, swój oficjalny papier i ten, to nie, nie głosuje się, czy się go przyjmuje, czy nie przyjmuje, tylko się do wiadomości zarządu. No i przeczytałem, mówię, że mówię, w tym momencie mówię, panowie, pięć minut przerwy, bo muszę w następnym w kolejności, który był na liście, jakby się coś, który się zrezygnował, to był Eugeniusz Nowak z Bydgoszczy. I zadzwoniłem do Gienka i mówię, Gienek, mam dla ciebie dobrą i złą wiadomość. On mówi, to od której mam zacząć? No, od dobrej. Mówi tak, no to jesteś od następnego ten, no. Yy, znaczy nie, złej, nie? Ja mówię, ta zła to jest taka, że greń zrezygnował i od następnego yy, spotkania zarządu jesteś powołany do zarządu. Przyjmujesz czy nie, bo nie, no drugi... następnego muszę z listy wziąć, który miał to najwięcej głosów. A on mówi, no pewnie, że przyjmuję. No to ja ci wysyłam dokumenty, wszystkie elegancko, następny walny ten no, zarząd i jesteś. I tak to się skończyło i Greń myślał, że jak będzie rozrabiał, nadawał na mnie tam, na ten, to my nie wytrzymamy pół roku. Nagle się okazało, pełne cztery lata, bez żadnych tam jakichś sensacji. Żadnych tam jakich... Oczywiście różne były plotki, różnego, dziennikarze we, e, dzwonili. Próbowano mnie, powiem panu, nawet niby szantażować, że tam my wszystko wiemy, jakieś pieniądze, to tam, to wie pan. Ale później się okazało. Każdy okay. ma swoje wtyczki. Jak pojechali na to spotkanie, moi ludzie, to okazało się, że spotkały się dwie służby. To znaczy i politycy byli to zainteresowani. Bo to w tym momencie chodziło o Euro 2012. Mm -hmm. Politycy chcieli mieć duży wpływ w, te, w organizację tej. A to się okazało, że ja im powiedziałem, że żaden polityk po moim trupie nie wyjdzie. Chyba, że po moim trupie. Ale pan ma na myśli, że te rzeczy, gdzieś tam może te nagrania, czy jakieś takie rzeczy, to, to pan wiąże? O, o, o czym teraz konkretnie mówimy, o jakich aferach? Czy to mówi pan o Greniu jakoś, czy? czy... Ta, który w... Tak, to o Greniu mówimy, powiem panu. Tam był jeszcze sprawa Kulikowskiego. No Kulikowskiego, no Ta, właśnie, który, bo te, próbował te nagrania, mi, tak? Który próbował mi dać łapówkę. I to pan I... mówi, że to służby gdzieś były w to zamieszane, plus, plus gdzieś tam nie, to politycy, później, czy... no, pój To już później wie pan, bo to była kwestia, bo się zbliżał ten, nie? Mhm. I była taka sytuacja, że Królkowski zostawił przede mnie, nie udawał przyjaciela wielkiego hmm. i kopertę zostawił. Ja się pytam, co to jest? A to sobie później zobaczysz, co to tam jest. Nie? Hmm, hmm. I wyszedł. Ja tak wziąłem, popatrzyłem, wyszedłem z tego, mówię, wróć. I zabierz to, co wziąłeś. Nie? Hmm, hmm, to zostawiłeś tutaj. Wróć i zabieraj to. No ale oczywiście ja nic ci nie dałem, ja to tamto w windę wsiadłem i pojechałem. No, to wziąłem adwokata, Wojciechaka, Jeden z lepszych biur w Polsce. Dałem mu to, Spisaliśmy protokół. I pojechał do, do prokuratury, zgłosił próbę wręczenia łapówki, zostawił pieniądze. na Chciałem panu powiedzieć, że dopiero w tym roku dostałem z prokuratury pismo, co z tym pieniędzmi zrobić. Mhm. Wie pan, bo one leżą były cały czas w prokuraturze. Więc mój adwokat wojszczał im odpisał, że to nie są moje pieniądze i niech zrobią, co są z tym pieniędzmi. Jak są, niech, niech oddadzą na jakiś charytatywne, ale ja po te żadne pieniądze się nie zgłoszę, bo to. Ale to jest tak, że wy zgłosiliście do prokuratury wcześniej niż wyszła ta afera, czy wyszła afera i dopiero zgłosiliście? Nie. Afera wyszła. Te nagrania wyszły i czy to już było zgłoszone wtedy, w tym czasie, jak wyszły te taśmy do prokuratury? To już były w prokuraturze. To, że on, jemu tam zrobili przegląd w domu. Mhm. Wie pan, on myślał, że on będzie mnie tu, bo chodziło, że on miał autobusy jakieś tamtego i chciał, żeby myśmy mu... Płacili cały rok, czy jeździ, czy nie jeździ, wie Pan, na tej zasadzie. Ja mówię, że nie ma. Jak zamawiamy, to płacimy za, za to, co zamawiamy, nie? Uh -huh. Przez zimę nie będziemy mu płacił, powiem Panu. Uh -huh. A później się okazało, że to niezły, niezły koszt. No ja nie wiem, czy chcę przejść przez wszystkie rzeczy, bo, bo pan był wałkowany i przepytywano pana o różne, różne tego typu no w sprawy. w prokuraturze. No. Było sporo rzeczy, ale pan ma coś takiego, że pan żałuje którejkolwiek ze swoich decyzji, czy w ogóle tego okresu spędzonego w PZPN-ie, czy, czy tego wszystkiego, co się wydarzyło, bo Powiem panu tak szczerze, że mm, mam wrażenie, że jednak opinia publiczna, może nie opinia publiczna nawet, bo to media to swoją drogą, ale że mimo wszystko, jak gdzieś tam patrzę po komentarzach pod pana wywiadami, to wiele osób panu wypomina e, no, jakieś niezbyt ładne opinie na, na pana temat chodzą. Nie wiem, nie wiem, z czego to wynika. Pan ma pojęcie, dlaczego tak bardzo Powiem panu wiadomo? No kwestia, wie pan, u, ale... u nas się sprzedaje sensacja. Mhm. Nieważne, czy prawda, czy nieprawda, wie pan. Mogłem wytoczyć parę procesów na tym, ale dobrze doradził mi e, mój adwokat. Mówi, Grzegorz, będziesz im napędzał jeszcze, żeby bardziej tego? weź to potocznie, jak to się mówi po, po chłopsku, weź to spłukaj, czyli do widzenia. Mhm. Wie pan. No i w tym momencie, wie pan, no, okazuje się, że jednak mam grubą skórę, wie pan. I to bardzo grubą skórę, bo pisali cuda z których nawet mnie zrobili kiedyś zdjęcia z moją synową, nie? bo młoda, elegancka, przystojna dziewczyna. Mówiłem się z nią w galerii, przyszła buźka, buźka pod pachę zdjęcia i zrobili mi zdjęcia i polecieli. Nie? Tylko się pomylili, że to synowa. <śmiech> 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 wie pan. Wszystkie były sprawy. Uspokoiło się, wie pan, kiedy? Jak po Mistrzostwach Europy, jak już nie mogli się dobrać do... do do myślę, bo politycy też chcieli, powiem panu. Przecież tam była taka partia, która jak ktoś powiedział, jak on się nazywał, ten od wina, gdzieś spod Lublina. Taki Palikot? Był. Palikot. Od wódki nawet, w Olmos. No dobrze, nieważne. To on powiedział, że on ma PZPN, że to tamto, na ten. Co się okazało, powiem panu. Oni nie, bo ja przydzieliłem też na Sejm i Senat pewną pulę biletów żeby to nie było, że jak to się mówi. Oczywiście premier i inni powinni dostać jak to się mówi, te bilety. No ale Palikot mówi, że on ma PZN gdzieś i żadnych biletów. Jego wypływanie nie chce. Nie chce, ale na drugi dzień przyszło mi czterech posłów od Palikota, że oni by chętnie bilety to tamto. Ja mówię panowie, wasze na mnie pluje, a wy po bilety głosujecie, że wy nie chcecie, a teraz chcecie ode mnie bilety wprost powiedziałem. Wasze bilety już poszły, mówię. Proszę zadowolić za trzy dni, jak, jak zobaczę, co się zda zrobić, to wam... bo Nie, nie ja zdecydowałem o biletach, tylko biletami yy, robił UEFA, powiem panu. My mieliśmy swoją pulę. Polski Związek Piłki Nożnej dostał swoją pulę. Z drużyna, którą z nimi grali, dostała swoją pulę, a resztę gro biletów, powiem panu, decydowała i rozprowadzała, powiem Panu, UEFA, a nie Polski Związek Piłki Nożnej, no. Za nie lat nie ma żadnych biletów i nie będzie. Tyle do powiedzenia. Ja Panu powiem, no to jest taki turniej, takie, wiem mistrzostwa Europy w Polsce, to wie Pan, politycy chcieli być tam, wie Pan, no, fotografować się, że to oni, że to, że tamto, no tu się okazuje, że taki instytucje, jak Polski Związek Piłki Nożnej z ze mną na czele. Nie da se w kaszę dmuchać i my jesteśmy organizatorami piłki nożnej na terytorium Rzeczpospolitej. Powiem panu, a Ukraina jest, Federacja Ukraińska na Ukrainie jest. Decyduje o, powiem panu, o wszystkim. No i co się okazało? No jak się skończyły mistrzostwa Europy, czy je mnie tam szczypać, czy podam się do demisji za to, że Polska przegrała? Przecież to nie ja grałem. A smudę pan zatrudnia. No dobrze, ale powiedziałem dziennikarzom: Przecież to panowie wymusiliście na mnie, żebym smudę. się wpisali cała prasa sportowa. Tylko Franek Smuda czyni cuda. Żaden inny, tylko Franek Smuda. Bo był do wyboru Kasperczak, nie? A, a nie, nie mogłem wziąć Henka Kasperczaka, bo teraz by mnie rozjechali, że wziąłem kolegę. A wybrałby pan go dzisiaj? No to, to był mój błąd, powiem panu uczciwie. Tak. Powinien wziąć Henka Kasperczaka. No. No i nie się okazało, wie pan, że jak winny, no to Polski Związek Piłki Nożnej, a przede wszystkim prezes, bo prezes akurat nie grał na tych mistrzostwach, ten, bo oni mieli takie warunki, jakich nigdy w życiu jeszcze nie miała polska reprezentacja. Wszystko mieli, powiem pan. A to niech mi pan powie teraz... Nawet to... afera, pan, pamięta aferę taką, yy, bilecik? No tak, tak, biletowa, no. No biletowa. I się okazało, że pan... Yy, Błaszczykowski miał ponad 40 biletów, powiem pan, no tak, no I to mówi, wtedy... że nie mógł się skupić, bo nie, nie mógł biletów załatwić dla rodziny. Przezumało, A to nie jest biedny człowiek, powiem panu. On mógł przyjść, zamówić 10 biletów, zapłacił, by je miał. No, ale oni chcieli wszystko za darmo. Przecież tam dochodzi do takiego paradoksu, że wynajęli sobie samochody, jak mieli dwa dni wolnego, Mercedesy, pojechali do rodziny, wydali oddali i na pokój. Jak rodzina przyjeżdżała do W barze czy gdzieś, to wszystko na pokój. Czy wszyscy korzystali, rozumiejąc, na koszt PZPN-u? Tak, a później wielce obrażoni, pan Błaszczykowski. No, on patrzył tylko o siebie, powiem panu. Mhm. No, przynajmniej zrobił taki numer, że zamiast jako jeden ciało, jeden zespół, bo to jest rodzina tych 22 piłkarzy, i rozdzielić, mieli porówno dostać, każdy dostać po te 6 biletów na każdy mecz, no to nie może być tak, że. Ten rezerwer dostawał dwa bilety, a rada drużyny dostawała ile chciała, nie? No to jak? No to, to są, to są, ale to jest, uważam, wina trochę Franka, że do tego dopuścił, powiem pan. Nie panował trochę nad tą drużyną, rozumiem. Tak. Oni sobie wyjeżdżali, przyjeżdżali, oddawali. Ale powiem panu, później była umowa między zespołem. Za każdy mecz wygrany był milion euro. Za remis z połowa, mhm. wie pan. Podzieliliśmy 50 na 50. 50% z wygranego idzie na premię dla drużyny, 50% idzie na, na PZP, no, no bo koszty wszystkie inne tego. Powiem panu, no, to dwa remisy, był milion pięćset tysięcy za do podziału. Ale pewnie rozliczyłem wszystkich. Nikt jakoś nie skarży się, że. Musiał zapłacić za samochód wynajęty z niego za to, że w barze serwował kolegom, czy przyjaciółom, czy rodzinie drinki, czy kawy, czy inne rzeczy. Wie pan, no to ja. Czyli oni kawy to mieli tyle? Mieli specjalny pokój, gdzie były ciasta, kawa, herbata, woda, wszystko mieli. To było wliczone, powiem pana. A to tak. były takie duże koszty? <śmiech> <śmiech> tak. A jak no, to no, myśli, no, ile hajacie no. kosztuje kawa? No, nie wiem, z 16 zł. A? No, a ile kosztuje yy, koniak dla... Yy? No, koniak już pewnie dobry, to już kosztuje grubą kasę za szklaneczkę. Nie? No, no właśnie, no a inne rzeczy, no. mm. a wino, a to, a tamto. No, to jak sobie Pan myśli? Na no, ile to kosztuje? To a ile kosztuje wynajęcie szanowni? samochodu w Hayacie kosztuje na dobę? No, no to już pewnie są poważne pieniądze, nie? Ale rozumiem, że tych kosztów się uzbierało na tyle, że... że, no, że powiedz Panu, było, no, było tak, że niektórzy wciś... zapłacili nawet po 15 tysięcy. Na jeden zawodnik, dla, dla, na swoje wydatki, tak? Tak. No bo oni tam mieszkali przecież ile, no. Przed, po, no jak, no jak sobie pan to wyobraża? Okej. Okay. A Greń, pytanie jest, gdzie dzisiaj Greń? Wyrzucili go z, ze związku, wie pan, sprawa się toczy dalej już tyle lat w sądzie przeciwko Greńowi. A Greń przychodzi z taką tajczką i tylko wzywa, wie pan, tych, tych, tych. Mi no, wiele rzeczy opowiada, bo, bo gdzieś tam z jakiś czas yy, nagraliśmy jeden wywiad, opowiadał o wielu, wielu kwestiach, no ale faktycznie e, pewne rzeczy się jeszcze nie rozstrzygnęły. No i e, dlatego też pytam różne osoby i pytam pana, bo pan był blisko i on tak opowiadał właśnie o tym, no że, ja... że. i pan, za pana kadencję, za pana. Yy, Program taki, można powiedzieć, wyborczy odpowiada za Bońka, którego później cieszył się bardzo, że wygrał, a ostatecznie znowu też jest przeciwko niemu. Ta bytkość... i co, i ten drugi, drugi prezes, który go wyrzucił i go odciął od wszystkiego? No nie wiem, no właśnie niech pan mi podpowie, jak to wygląda, bo, bo wiadomo, z jego perspektywy jest jedna strona medalu, są też inne strony medalu. Nie? Powiem, to jest człowiek, który powiem panu, yy, wszystkich sprzeda. Mhm. Nawet, i on nie powinien być prezesem polskiego... Yy, yy, Podkarpackiego. Tak, bo... On zwołał, tak zamieszał, że zwołał e, walne zgromadzenie, a walne zgromadzenie powinna komisja rewizyjna i ustępujący prezes. I były dwa walne zgromadzenia. Stary prezes i komisja i ten tu. No ale że była taka sytuacja, że on jak wy, wygrał to, to szybko załatwił z ręce, bo to e, prezes miasta zatwierdza na ten, a tamten Makhton miał problemy z, z cłem czy z czymś... E, Stary prezes i zostawili to, wie pan, w spokoju. A Normalnie to nie powinien być, powiem pan. Mhm, Dzisiaj ma Mietek ten. Golba? Golba, no. Ja mu powiedziałem, Mietek. Jak nie uciszysz go nie tego, to będziesz, jak odejdziesz, to będą jechali, że to ty. Nie on, to ty. Będziesz zamieszany w różne jego tam sprawki i afery. No to wie pan. No to, no ja. On sobie sam, powiem panu, za opiekę nad futsalem sam sobie jakieś nagrody przyznawał, powiem panu. Ja byłem świadkiem, jak było w Austrii i w Szwajcarii mistrzostwa no, Europy, tak? Przecież on biletami handlował. No. No, u mnie wyjaśniał jakoś te, 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 te kwestie. Czy znaczy, wyjaśnił to oczywiście zostawiam. Ja, A go złapali. Hmm? Wie pan w tym, no. Twierdzi, że nie. no. Jak go nie złapali, jak siedział 24 godzin, zabrali mu bilety, a on, on mówi, że on nie handlował. No to wie pan. No to. <laughs> on mówi to, co on chce i on uważa, tak przedstawia sobie, że no, ale przecież został zawieszony, nie? nie. No tak, tak, tak. No to no. Kwestia, że to Zakaz jest, wykonywania w ogóle jakiś, odsunięty od piłki, od wszystkiego. Można wszystkie. powiedzieć, że się uwzięli na niego i to były trochę zasadzki na niego. Zasadzki. No przecież powiem, będą no on... Uwzięli ja byłem świadkiem, gdzie bilet, który kosztował na przykład w Austrii na przykład 20... 5 czy 30 euro. On sprzedawał po 130 euro. Mhm. No dobra, zostawmy grania, bo... bo no ale powiem myślę, panu, ja już, panu powiem, ryszy. dla mnie to jest nieciekawy człowiek, nawet, wy pan, mówiąc inaczej. Powiedziałem, że odpowiem na każde pytanie, ale powiem panu, normalny cwaniaczek, powiem panu, który handlował biznesu rajcosta raj, na rynku rajstop, rajstopy i tam inne mhm. takie damskie, powiem panu. Jeszcze miał ten. Co on to miał? Eee, no. Seks shop coś takiego. Ale śpiewa nieźle. Powiem, pan śpiewa, no ale wie pan. Rodzina na niego deszła. Nie, nie Jakby... mówił na ten temat nic nie mówił? Nie. Żona nie go, opowiadał że... za, za wiele no. o sprawach rodzinnych. No właśnie. Z tego co słyszałem, że nawet podobno sen zmienił nazwisko. Mhm. Nie się mówi nic z ojcem wspólnego. A nie mówił, że jak wpadł szał to wyciągnął pistolet i żonie go że ją zabije? <grych> no i no. nie, nie, nie. Nie rozmawialiśmy o tym temacie. No. Dobrze, że ona wycofała, bo nie wyszła z pierdla wtedy. ona wycofała zarzuty. Uh -huh. Ale rozeszli się. No, to, to, to są jakieś tam nowe, nowe, nowe fakty, które się pojawiają. No, nie, pan, kiedy, jak wiedział, będzie z panem rozmawiał, bo będzie dzwonił do pana. Ta kamendar będzie co chwilę dzwoniła? No, my, my rozmawiamy, to, wiesz, to co na Zbyszka Bońka nagadał, powiem panu, mhm. to, to, to. Pan nie ma Twittera. Nie. Tam, a pan słyszał, że jak, jak wygląda mniej więcej jego e, taki stosunek medialny do, do Zbigniewa Bońka, No. no. Znaczy, znaczy, ja powiem co panu, mu tak, tam powiedział, że co? Nie, no, gdzieś tam różne wrzuca jakieś obrazki na niego i różne rzeczy. Ja jakby w to nie wnika, bo ja staram się być bez strony. Ja z, z, z Kazimierzem Gryniem rozmawiam tak samo jak i z Panem i z każdym innym, bo staram się, ale zawsze staram a, ale się przedstawić panem, tą, tą opinię, bo jestem ciekawy panu, tego, tak, nie? Da. No, to ja Panu, Panie, zamknij ten temat, bo to naprawdę szkoda mhm. o takim, powiem, ci, powiem Panu uczciwie, o takiej marnocie rozmawiać w ogóle. Szkoda, bo to nie jest człowiek. Mhm. On z nikim cokolwiek, jak był gdziekolwiek. Najlepszy swoich znajomych kolegów. Wszystkich. Pierwsze, co robił, jak wygrał wybory, to wszy... wykańczył. Mhm. Okej, okay. dobra. Eee, no to wrócę jeszcze podsumowując trochę tą pana kadencję PZPNowską w ogóle. Czy, czy to w ogóle uważa pan, że ma pan czego żałować? Czy to było dobre dla pana z uwagi na to, że patrząc na, na, na pana następcę, na Bońka, eee, mówi się albo można powiedzieć, tak się określało, że ja Nie pamiętam, czy ktoś mi tego nie powiedział, że, że oni mieli jedyne, co mieli lepsze, to mieli lepszy PR, bo tak naprawdę wiele się nie zmieniło. Ale co by nie mówić, to właśnie wiele osób panu wypomina. Afery związane z jakimiś biletami, afery związane z tymi nagraniami, z autokarem, z sport i z logiem. Achleczka, z oczekiwkiem. Nie rozumiem, co znaczy sport O umowę podpisaną ze Sport5, taką dziesięciodniową. Zależy jak to głosowała. Zarząd głosował, nie ja. No, wie pan, tak jak pan powiedział, przypisuje się wszystko prezesowi, no, ostatnio, ale ja tak pan mówił wielu rzeczach. Nie? Dałem pod głosowanie mhm. umowę ze sport którą podpisywaliśmy. nie? 5 przynosił nam ponad 12 milionów euro netto rocznie. A to była stała kwota, nie? Nie. Sprzedawało się, wie pan, mhm. nasze prawa autorskie. Później to wzięła wszystko UEFA i teraz jest całkiem inaczej. Tak, bo, tak, tak. Więc daję pod głosowanie. Czy podpisujemy przestępną tą tego? Tak, podpisujemy. No to jak podpisujecie, no to ja podpisałem, podpisał yy, drugi wiceprezes doł, tą umowę przestępną i nagle wyszła afera, bo wystartował do mnie yy, powiem panu Masiota. Masiota. Nie no. ma Szef komisji rewizyjnej. Mhm. Nie? Zawsze był na, na tym, ale nieraz wychodził na papieroska. I tak. Że ja bez upoważnienia podpisałem umowę ze Sport Five. A ja byłem akurat nie na spotkaniu w PKO-u, bo byłem też w zarządzie PKO powiem. Pan. No, no i przyszedłem do tego do prawnika, a on mi daje uchwałę zarządu. Z dnia tego i tego, gdzie pisze. Zarząd jednogłośnie uchwala, zobowiązuje do podpisania umowy ze Sport 5 dzień, data, wszystko. No i, i mówi do mnie tak, ten młody, prawdziwy, mówi: Mam rozdać, ja mówię: Ja ci rozdam, dawaj tu resztę z, do teczki, siedzisz i pilnujesz, żania słowa. No jak wystartował do mnie e, szef komisji rewizyjnej, nie, no to ja mówię. Poczekałem, mówię, skończyłeś? Mówię, do Heiderka? A jeszcze go podpuścił tam Masiota, tam inni. Ja mówię, skończyłeś? Pytam się. Skończyłem. No mówię, to teraz ja wam coś przeczytam. Uchwała z dnia tego i tego upoważnia zarząd, upoważnia prezesa do podpisania umowy przestępnej, a tę umowę to jakby zobowiązywała się do podpisania... Już tej głównej. Głównej. Z dnia i tego upoważnia prezesa i Drugiego wiceprezesa. Czy mam jeszcze raz przeczytać? A Hajdrejwca mówi: wycofuję wszystko, przepraszam, nie ma sprawy. I mówię tak, słuchaj, Janusz, normalnie to powinienem cię wiesz co zrobić. Mówię: pytanie jest jedno, jak się dałeś wypuścić, wychodzisz na papierosa, wysyłam ci dokumenty do domu, wie pan, na, na, na ten, nie czytacie. A później nagle ktoś cię wypuszcza, mówi taki Masiota, czy ktoś i mówi, że, że bezprawnie podpisałem. Jest uchwała zarządu. To nie jest mój wymysł. Poddałem pod głosowanie, powiedziałem na jakich warunkach, wszystko było mówione. A ty sepaliłeś papieroska, dostałeś dokumenty i później je czytasz, a później startujesz rozumiesz no, tego. A ja cię przepraszam, mówię o tego. Ja mówię: nie ma sprawy przyjęte, ale mam do ciebie jedną prośbę. Przed każdym walnym zgromadzeniem. Jak występuje szef komisji rewizyjnej, przychodził do mnie, przeczytał, pyta się, czy mam coś do zasięgu. Mówię, nic nie mam, może śmiało mówię tego. I mówię, pamiętaj, jeszcze powiedziałem Głównej Księgowej, jeśli przyjdzie szef komisji rewizyjnej, co zażąda żąda jakie dokumenty, masz mu wszystkie dostarczyć. Tyle. A u Zbyszka nie było, tak? Nie było, że szef komisji rewizyjnej mógł sobie wziąć a powinien, wie pan, bo to jest z Odział kontrolujących, powiem panu. Ja, panie Grzegorzu, no. tak naprawdę pytam z uwagi na to, bo nie chcę już rozstrzygać, bo, bo w mediach ja wiele nie mówię z panem wywiadów tak. na, ty, na no, te ale temacie. ja coś panu powiem hmm? tak. Ja nie mówię, że ja byłem idealny, powiem okay. panu. Nie mówię, że ja byłem super. Na pewno, jeśli chodzi o ludzi, to dbałem o ludzi, jeśli chodzi o PZP, pzpn to może pan się każdą, każdą dziewczynę, czy ci, dopracowali, czyli mieli, mieli wie pana tego. Ale powiem panu tak, jak powiem, dostałem w pzp nie a jak już powiedziałem, od Michała, jak odchodził Michał, nie, to na koncie było 28 milionów złotych. Jak odchodziłem, to było 122 miliony złotych. Powiem panu. I jeszcze był taki numer, że 6,5-13 milionów euro, wie pan, za udział i za organizację, po 6,5 miliona. Napisałem do. Pismo specjalne do Platiniego, żeby nie wpłacał mi w tym roku, wie pan, jak było walne w listopadzie, by nie wpłacał, bo trzeba byłoby zwołać następne walne i koszty, tylko żeby wpłacił w styczniu w nowym roku, bo wtedy by się do tego nowego budżetu, wie pan, co się by wchodziło i to wpłynęło. Ale słyszałem, że to podobno pół wielka zasługa, wie pan kogo. No tak. No ale to Zbigniew Boniek ma często już tak, że wszystko jest zasługą jego. To, że piłka nożna tak wygląda na świecie, to też A, może no. być jego jest. I oni on wpłacili 15 stycznia wpłynęło 13 milionów euro na konto PZP. No. Wtedy to było, po ile 4,50 to euro było czy coś takiego, powiem panu. No, no to jak pan se policzy 4,50, no to ile to, to, to jest około wiem, 17 milionów. No. Ja pytam, bo. Nie bo... 17. 70. 70. Bo, bo pytam, bo porównuje się oczywiście te dwie kadencje, i, i przez te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam medialnie działy się wokół pana, wokół związku, powoduje to, że zbiknie w boniek, można powiedzieć, wypadł przy tym bardzo różowo i kolorowo. I teraz, czy to jest kwestia taka, że pan trafił Upił, na taki powiem panu tak, między no? nami. Przecież kupił tych Borków, kołtoniów, przecież on zrobił komisję taką, gdzie wszyscy byli, jeździli, na, e, bilety dostawali, wszystko, powiem panu. No. Miał zdecydowanie, ma pan rację, miał PR, miał zorganizowany super, cześć do widzenia i, i jak ktoś coś chciał pisać, to to wie pan na no to pisać. Czy znaczy ja o to pytam trochę, niż ja tak no. twierdzę, bo, bo ja różnych ludzi pytam o różne ich zdania i faktycznie niektórzy panu, mówią tak, jak pan wspomniał, że, że część dziennikarzy była po, po tej stronie. Ja nie wiem, czy tak jest, ale faktycznie wszelkiego rodzaju, nie wiem. Znowu pytałem Tomka Smokowskiego, czy w tej komisji on mówi, że oni nic tam nie robili, byli wpisani tylko na przykład, nie? Tak, takie było jego zdanie. Tak, byli wpisani i co nie korzystali? Bileciki dostawali na mecze, wszystko dostawali. No jak pan sobie wyobraża? Nie bo? jestem w stanie tego zweryfikować. A, ja, ale... on, on jak mówi, no byli tylko wpisani. Może nawet nie wiedzieli, czym czy tak No to komisja... ja ich wpiszę, rozumiesz, do Putina, do komisji. Aha. A my, my byli tam tylko wpisani, tak? Żadnych apanarzy? Ciężko stwierdzić dzisiaj. No nie? właśnie. Cięż, ciężko stwierdzić, powiem panu. No. No, a ja powiem panu, no nie, ja mówię, ja bym Wszyscy się dziwili, że ile ja jeszcze wytrzymam, nie? A ja mówię spokojnie, kochani. Z takiej opresji się wychodziło, powiem panu, nie takiej na ten. Ja byłem w prokuraturze, powiem panu, przesłuchiwany. No to jak przyszedłem do prokuratury, do prokuratora mówiłem ja wprost, mówi, my no wszystko wiemy, no ale muszę, musi pan tylko... To i to, ta, no zgadza się, to i no zgadza się, to i to, no zgadza się. No to dziękuję. I jeszcze nawet tak zrobili, bo byłem w prokuraturze, powiem panu, przenieśli z Mielca do stalowej woli. I dziennikarze szykowali się, żeby mi zdjęcia, jak wychodzę z prokuratury, zrobić, wie pan, nie? A prokurator był na tyle mądry, że na siódmą, na ósmą rano w sobotę, żeśmy się spotkali, a powiedział mi, że będę w poniedziałek. Nie? Przed poniedziałkiem się zebrali wszyscy. On mówi, bardzo przepraszam, pana to był w sobotę. Byłem, wie pan, ile byłem u prokuratura? 10 minut. Wypiłem kawę, pogadaliśmy. On tylko, on tylko fakty, ja mówię, tak, było to i to. Zgadza się, to i to było. Proszę bardzo, zgadza, zgadza. Podpisanie umowy ze Sportfive, no przecież jest uchwała z dnia tego i tego. No mam, wszystko się zgadza, mówię, ale musiałem pana zawołać, żeby pewne rzeczy potwierdzić. Czy jest coś innego? No, nie ma sprawy, mówię. Ale ma pan, ma pan jakieś takie... Na zasadzie, nie że... żałuję niczego. Nie, nie żałuję pan. Nie żałuję niczego, bo powiem panu, człowiek z całe życie się uczy. To nie jest, jak to mówił mój e, przyjaciel e, e, Słowak, a teraz Czech e, Karol Dobiasz Mówi, życie to nie prychacka po różanym ogrodzie. <laughs> no. <laughs> pan, to jest, mówi, a on to mówi, to jest bitwa. To jest bitwa, powiem Panu. No i tak to się y, wywan. Nawet się nie starałem o drugą kadencję, ona powiedziała katolicznie, stop, koniec. Powiem Panu. I dobrze zrobiłem, powiem panu. No na pewno dobrze, że pan tak zrobił. Bo Przecież ja mogłem, było... powiem panu tak. A myśli pan, że ta druga byłaby właśnie już lepsza? Wyprostowałby pan te pewne kwestie? No, ja dostałem, jak były te afery, wie pan, ścigali sędziów, zawieszało się, odwieszało się. Że myśmy najlepszych sędziów musieli zawiesić, bo coś mu tam udowodnili. Powiem panu, jakieś tam na, na tego. No. A to co ja miałem? No, nie miałem innego wyjścia, musiałem go zawiesić. Zdawałem, mówię, słuchaj no stary. Do wyjaśnienia sprawy, wisi, że nie sądził jeszcze i do widzenia. Więc nie jeden z drugim nie sędziował. No nie, no tam było czarno na białym, trzeba było robić i działać. No to nie ma co no to Nie ogrywać. było. No. No, ale wie pan, oni chcieli mojej głowy. Bo to chodziło o Mistrzostwa Europy. No, powiem no tak, przed Mistrzostwami wszyscy byli, że tak powiem, o Ale nie mówił czasem, rozwycił, że go Platini skasował? Nie. Przed mistrzostwami Europy? Nie, nie. Przed finałem? Nic takiego. No, była taka sytuacja, wie pan. Ja jestem, przyjeżdżam na finał i finał był w Kijowie. No. no i przychodzę do szeratonu. Nie, cześć, cześć. Zbyszek, Zbyszek stoi tam z, tam z walizką. Mówi, no cześć, Zbych, co tam się jak tego? A on mówi: a lecę do domu, mówię. Ja mówię, na finał nie jedziesz? No nie, ja już mam dosyć, lecę do, do tego. Wie, wie pan za co? Za reklamę, którą zrobił, wie pan, taka reklama była Bukarska? on. E, nie, on ten Francuz i jeszcze co tam. No. Zrobili reklamę. Taką niekorzystną zakasę dla UEFA, powiem panu. I pan nie powiedział. Mówi, pakuj się i do domu. Platini? Tak. Jego przyjaciel? No, no, przyjaciel, no ale kochanie, jeśli ktoś działa, powiem, powiem panu, na niekorzyść y, tego. No więc skasował, zrobili. Jak to się reklama nazywała? A to była czy Coś takiego. Trzy, trzy, było, trzy osoby były, nie? Van Basten, on. I Figo. I Figo. To piwa reklama. Piwa, tak. Tyskiego chyba ile dobrze pamięta. Tak. Ale Pi Tyskie nie miał podpisaną umowę z UEFA, nie? A on jeszcze będąc to mnie Platini. I co, nie dostał biletu? Czy, 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 czy nie kazał mu jechać do domu, czy co? Platini, bo były był tak zwany ambasadorzy było dwóch, nie? Mhm. Był Władek żmuda i był. Nie, Andrzej Szarmach był. Nie? I ja chciałem Władka żmudę, nie? Platini do mnie zadzwonił, poprosił mnie, żebym zrobił Zbyszka bonika. I drugim ambasadorem był Zbyszek Boniek. A później się okazało, że wstawili mu reklamę i to wie pan w takim miejscu, wie pan o co chodzi. A, okay. I o tym już byś nie mówił, nie? Nie, nie, no nie, nie wszyscy przyznają się do tych rzeczy, które są niewygodne. No, to. no właśnie, no i, i, i on, nie, on nie pojechał do Kijowa na finał, bo Platini mu zakazał. Czas adios. Przez tą reklamę piwa. A to nie? jakie wielkie były te zdjęcia? Tak, tak, tak. tak pamiętam. I to jeszcze w takim miejscu, że. Tak, tak, w głównych miejscach. No faktycznie ta kampania była dosyć, no. dosyć mocno widoczna. Coś jeszcze, szefie. Yy, ostatnie kończymy. Dobra, ostatnie pytanka, bo chciałem tylko zahaczyć, żebyśmy tutaj zahaczyli może o te bieżące yy, sprawy. Dwa pytanka zadam, i, i, bo tutaj, teraz, yy, obecnie w PZPN-ie. Zaraz zbliżałem się Mistrzostwa Świata, ale atmosfera też troszeczkę zgęstniała. Po pierwsze, swego czasu nie wiem, czy pan czytał, czy nie, te artykuły Szymona Jadczaka wokół Czesława Michniewicza się pojawiały, związane, no można powiedzieć, podsumował trochę te jego powiązania z Fryzjerem, te telefony i tak dalej, więc nie wiem, jak pan do tego się odnosi. A dwa, że teraz znowu gdzieś tam wraca jakiś temat, że w niższych ligach gdzieś się obstawia mecze, są jakieś nieścisłości. I jeszcze afera związana z ochroniarzem Roberta Lewandowskiego. Takie trzy tematy. Gdzieś na koniec, jakby pan może podsumował. Powiem panu tak. Pierwsze, to, jeśli chodzi o ten, no, jak się mówi, yy, yy, no, pierwsze to jest o. Michniewicz, artykuły, artykuły. Powiem panu tak. Michniewicz był drugim bramkarzem w Wronki. Ja przyszedłem, to był młody chłopak, to tam fryzjer rządził. To miał spotkanie. To, że on do niego dzwonił, do różnych zawodników po 100, 300 razy, tam ileś, wie pan, w ciągu yy, dwóch, trzech miesięcy, to było normalnie. On do mnie też dzwonił. Powiem panu. Ale to nie znaczy, że ten młody chłopak, który nie miał nic do gadania w zespole, bo był rezerwowym bramkarzem, tam był e, bramkarzem, był Preśniewicz, Preśnierewicz, powiem panu, on był młody bramkarzem, był młody chłopak, który mówił na tego. I nagle wszyscy się na niego rzucili, że on miał telefon, mówi panu to. Przecież fryzjer w tym czasie nie miał napisane na, na głowie. A co, a co mógł załatwić, powiem panu, e, obecny trener reprezentacji? bym siedział na ławie rezerwy. I to jeszcze, jak mi się podobało, to go albo wziąłem, albo go nie wziąłem, powiem panu. No. Ale u nas od razu jak fryzjer, bo zadzwonił, bo to, bo tamto, no to wie pan, no to telefonów się wykonuje tysiące. Zgadza się pan ze mną? Pewnie tak, chociaż te powiązania i telefony akurat w niefortunnych momentach się pojawiły Psz. i w tych spisach telefonicznych, jak to się pojawiło, to nagle się okazuje, ale, że to kilka połączeń. Ale dobrze, to, to mi pan odpowie na jedno. Człowiek, który nie był ani raz przesłuchiany, ani świadkiem koronnym. Nie, pod względem prawnym czasownik Michniewicz jest jakby czysty, to nie ma co się no to oszukiwać. Nie mówmy że ja się dwóch panów nie podoba się im trener, bo ja pan już powiedziałem niektórym dziennikarzom. Dziennikarze chcieliby wybierać trenera, chcieliby wyjeść prezesa, a jak źle to jest wina trenera i prezesa, a oni nie, oni mają czyste rączki. Jeszcze z etyka i moralność, ale. To no jest właśnie, kwestia... no etyka. Ale ja powiem panu u nas, jeśli chodzi o pewnych sprawach, dzisiaj dziennikarz, wie pan, jak podpisuje umowę o pracę w tym, że odpowiada własnym ma ma majątkiem, jak prawdy nie napisze, mm -hmm, tak? No szkoda, że tak urzędnicy nie mają, bo to też. No może właśnie, być, no. no właśnie. A gdzie oni mają, że, że odpowiada władza, by zaskarżył gazetę, że wydrukowała, to on odpowiada własnym majątkiem, jak zostanie skazany przez sąd, że będzie musiał spłacać e, odszkodowania czy inne rzeczy, powiem pan. Krótko, pan by ja zatrudnił uważam... Michniewicza. Ja gdyby powiem panu, pan tak. prezesem. Proszę, pan by zatrudnił Michniewicza, gdyby pan był prezesem. Ja albo, albo też by nie podjął pan decyzji o zwolnieniu, bo takie po prostu głosy przez tych dziennikarzy się pojawiały. O, żeby oczywiście zwoli... powiem panu, okay. no, Kwestia polega na tym, bo on ktoś zadzwonił do kogoś, do tego, wie pan, no to rany Boskie, no to. Czy ktoś ma napisane, że fryzjer, dopiero później wyszły sprawy z fryzjerem, powiem panu, nie? Mhm. No. A tak, on był dru drugim bramkarzem, wie pan. Co drugi bramkarz ma, powiem panu, do robienia? Wyników meczu, powinien pan powie. Ani nie gra, na ławce. To Rzadko jest mi tak, ale to może właśnie z uwagi na to, że mam mniej do powiedzenia gdzieś w szatni ma więcej do, do, do zrobienia, może. może... Nie, pan, powiem panu, ale tam były takie tuzy, powiem panu, że ten Michniewicz <laughs> to tam siedział jak dziecko w tym, powiem pana. To jest, to jest jedna sprawa, także wie pan. Ja uważam, że człowiek jest, jak nie ma zarzutów, jest człowiekiem niewinnym. Tak, to jest prawda. I to to, jest powinni, fakt, to jest fakt. I to powinni przestrzegać dziennikarze. Są zarzuty, jest wyrok, proszę bardzo, ale tak, że im się nie podoba, bo coś zadzwonił, bo ktoś te, bo tak, no wie pan, dzieci nada. Jasne. Bo u nas się tak jak pan powiedział, sprzedaje się tylko sensacja, bo już już go mają tamtego. No. no i następne co tam było jeszcze? P pytałem jeszcze o, o gdzieś tam te aferki malutkie, korupcyjne, które się pojawiają. Nie wiadomo, co z tego wyniknie i, i ochroniarza Roberta Lewandowskiego, który gdzieś tam był z ugrupowaniami nazistowskimi. Ale nie wiem, czy pan o tym słyszał i coś wie po prostu, więc... Nic nie, si nie wiem. Nie wie pan. Dobra, Nic to może nie, wiem. To może nie panu, ten temat. Nie wiem, co to znaczy. Wie, wie. Za moich czasów, wie pan... Nie, chodzi mi o to bardziej... Nie, tacy piłkarze jakiś ochroniarzy, ochroniarze nie wiem. Nie, wie. pytam pod tym względem, bo... bo Znowu mam wrażenie, że przy kadencji Zbigniewa Błońka nagle ta kadencja przed samymi mistrzostwami kuleszy nagle zaczyna być mniej taka różowa i trochę się gęstnieje atmosfera. I tak patrzę, mistrzostwa świata, znowu tuż przed mistrzostwami zaczyna się robić gorąco. Nie? No jak nie będzie wyniku, będzie gorąco. No pan. właśnie, tak mi się powiem wydaje. Panu. Nie? Znowu coś wymyślą, wynajdą, że tego, że mówili, że tego wie pan. Dlatego ja trzymam kciuki za, za ten zespół i mówię, niech w końcu napiszą swoją historię. Powiem panu, nawet zbliżoną, czy tam wyjdą z grupy, czy coś, powiem panu, raz. A drugi raz, powiem panu, no, no, tak, rozmawiam nieraz z niektórymi, to że źle życzą tej reprezentacji, powiem pan. Tak pan myśli, że pan. tak jest? Bo wtedy mieli pole do napisania paru wzdur różnego rodzaju, wie pan, pomówień. Bo to nie jest żadna, nie ma nic związane. No dobrze, dzwonił ten. No i o czym rozmawiali? No o czym? Ale... On na ławie siedzi? No... no tak, no. No o czym rozmawiali? Tego się Nawet nie dowiemy, bo nagrań na nie ma, ma bezpośrednich. Nie? Ma swojego, miał swojego ochroniarza, ale teraz nie ma. Podobno nie było go, nie? Yy, znaczy on, mówię, ma zatrudnionego przez Kulesze. Miał teraz wokół którego wyszła ta afera, nie? bo to też Szymon Jadczek opisał, że on był z ugrupowaniem nazistowskimi powiązany i go zwolnili dopiero co przed samymi mistrzostwami. No może pan nie wiedział. No może dobrze, że pan. Ja inter... Może dobrze, panu. że pana w internecie nie ma, bo tam się dużo dzieje. Generalnie mogłoby... Powiem panu to tyle, jeśli chodzi o takie właśnie te sposoby, takie różnego rodzaju ochraniarze, powiem panu, to tamto no... Ja tylko, wie pan, mam jedno, żeby ci nasi piłkarze, artyści, a ja to mówię, wie pan o co chodzi, nie? Mhm. żeby, powiem panu, zaczęli grać w piłkę, a nie zajmowali się ochroną, Reklamą, przecież jak pan sobie tak popatrzy przed mistrzostwami świata, to w większą część jeździło, podpisała jakieś kontrakty, latali helikoptery, nagrywali reklamy cuda, to tamto, tylko nie o piłce, nie. I druga sytuacja nie może być tak, że jeden może przyjechać trzy dni później, a reszta musi być czy dwóch, trzech, a, a reszta musi być na czas. No, Zantka za Piechniczka była taka sytuacja, powiem panu, że miałem yy, no, komunię syna. I prosiłem Matka, że nie przyjadę w sobotę, tylko będę wieczorem, komunia się jest tam o dziesiątej i w niedzielę zaraz po komunii nie będę na żadnym przyjęciu, tylko w samochód i zawiozą mnie na nazrupowanie do Niemiec tam pod jezioro Badeńskie. To mi powiedział wprost, albo przyjeżdżasz, albo nie przyjeżdżaj wcale. To chyba zależy od trenera, no i od związku też dużo, na, nie, na to sobie może nie, nie. pozwolić. No. Trener decyduje, ma być zgrupowanie jak było, to ma być tak. Jak ma być do wtorku, do godziny tam którejś, oczywiście może się ktoś przylatuje, to może być później, ale musi być, powiem pan. Nie ma tłumaczenia, wyjść se wcześniej. Jak Boga kocha, nie. Będziemy trzymać kciuki za, za naszą reprezentację, za Czesława Michniewicza. E, zobaczymy, bo to już wkrótce Mistrzostwa e, Świata, więc zaraz będziemy mogli sobie obejrzeć, na co naszą reprezentację No, Pierwsza taka zapowiedź to będzie w środowy mecz e, Polska-Chile. Zobaczymy, jak to, Dokładnie. powiem panu, wygląda, w jakim ustawieniu, co jak. No a kibicom życzę dużo e, ciekawych rzeczy, powiem panu, i trzymajmy kciuki za tą polską reprezentację, mówiąc uczciwie. Panie Grzegorzu, ja bardzo, bardzo Panu dziękuję. Był zaszczyt, że gościłem tak wybitną postać naszej piłki nożnej. Jest mi bardzo, bardzo miło. Oczywiście zbieram podpisy na piłce, jeżeli Pan może mi się jeszcze gdzieś tutaj wcisnąć. Tak, pomiędzy powiem Panu różnymi. jeszcze jedno. No? Nie ma człowieka idealnego. Ale no jasne, no, to powiem gdyby pan, świat był idealny, to by było nudno. Każdy człowiek popełnia jakieś błędy. Ja nie mówię, że ja nie popełniałem błędów. Ja się tego nie wypieram. Bo niektórzy to by już skakali i to tamto, jakby tak, wie Pan, że coś. Cze? Moją rolą jest wypytać o ciekawe rzeczy, że, a później to sobie ocenią już widzowie. Każdy ma jakieś tam oczywiście zdanie. Ja, ja wiem, że nie wszyscy muszą się z tym zdaniem zgadzać, ale dobrze, żeby była jakaś dyskusja. No, w internecie po to he, he, są te opcje komentarzy, żeby każdy mógł gdzieś tam wyrazić no. swoją opinię. I najlepiej, że, że akurat nie ci, co komentują naj, najgorzej, to, to na wszystkim się znają, tak? W Polsce wszyscy się znają na piwce nożnej. No, no, oczywiście. No. No. <laughs> To co, bardzo dziękujemy za oglądanie, Dziękuję, zachęcam do subskrypcji kanału, e, łapki w górę i tak dalej. Jeszcze mamy sporo innych wywiadów, jeżeli byście chcieli wrócić do innych rozmów, to też was zachęcam. E, no i co, trzymajcie się do następnego wywiadu, polecam... Ojej, ojej, ojej. Okay. To na sam koniec w, w ramach atrakcji. Polecam książeczkę e, i do zobaczenia na I razem. I tam jest o paru sprawach napisane. Tak, dokładnie. Dzięki. No, do widzenia.